Jesteśmy? Dobra, no to co? Przyjechał do nas z Warszawy, najgorętszy bloger w tym roku. Brawa! Czekajcie, sobie potestuję technologię i włączę nagrywanie. Chcecie być w podcaście? To będziecie. Wszyscy będziemy. To jest moja technologia. Na tym nagrywam podcasty, takie małe pudełeczko. Sekundka. To nie jest najszybszy sprzęt na świecie. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie przewalam. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. O, ściszę sobie troszeczkę. Bomba. Wow. Wiecie, że się denerwuję trochę? Dobra, to spróbujemy. Mam notatki, żeby znowu się nie rozgadać. Którą godzinę mamy? Ma ktoś zegarek? Za pięć, czyli mam 5 minut bonusowego czasu. Jeszcze sobie sekundkę włączę backupowe nagrywanie. Wiecie, jak to jest. To spienie z miejsc tak samo. Trzeba radzić sobie na różnych frontach. I zawsze mieć jakąś ścieżkę awaryjną. Dzisiaj będę też o tym mówił. Dlaczego warto kwestionować status quo? Chyba tak to się mówi, tak? Czy nie? Chyba tak. Słuchajcie, ja jestem na Twitterze. Na Twitterze jestem jako Szafi. Będzie mi bardzo miło, jeżeli będziecie tweetowali, bardzo chętnie odpowiem. Dzisiaj Twittera wykorzystuję jako podstawowy kanał takiej komunikacji jeden do jednego, bo on jest cudowny. 140 znaków, czyli musi być krótkie pytanie i krótka odpowiedź. I to mi się strasznie podoba, bo gubię się już w tej komunikacji takiej facebookowej czy mailowej. Zresztą, jeżeli czytacie mojego bloga, to o tym wiecie. Kto czyta mojego bloga? O, dobra. To mnie znacie, to ja o sobie nie będę gadał. Blog się super rozwija, także bardzo się cieszę. Pominę podstawowe slajdy i zrobię szybką ankietę. Kto z was ma powyżej 40 lat? Ręka w górę. Ja też. Niewiele nas. Niewiele. A kto ma, no właśnie, pomiędzy 30 a 40? Dobra. Zjeżdżamy niżej. Pomiędzy 20 a 30. Dobra, większość? Fajnie, bardzo fajnie. A kto jest przed 20? Super, super. Nie bez powodu pytam, bo trochę inaczej profiluję to, co chcę powiedzieć. Kto czyta mojego bloga, już powiedziałem, ten. I teraz takie kluczowe pytanie, trudniejsze. Kto z was pracuje i kocha swoją pracę? Ale mówię poważnie, kocha swoją pracę. Nie jesteście pewni? Nie ma się czego wstydzić, nie? Dobra, to drugie, trudniejsze pytanie. Kto z was budzi się rano z takim powerem, że wow, nareszcie nowy dzień, chcę wstać, chcę robić to, co sobie zaplanowałem? Dobrze, dobrze jest. Nie jest tak źle w tym narodzie, jak widzę. Myślałem, że będzie gorzej. Właśnie, więc ta moja dzisiejsza prezentacja o tym kwestionowaniu tej rzeczywistości, która nas otacza, po to, żeby robić fajniejsze rzeczy, takie większe, troszeczkę przerastające nas, to jest w gruncie rzeczy odpowiedź na trzy pytania. Czyli why, how i when. Co nas motywuje? Jak chcemy do tego doprowadzić, żeby być tam, gdzie chcielibyśmy być? I na koniec, kiedy to zrobić? Kiedy to zacząć? Jak to przeprowadzić, żeby sobie guzów za dużo w życiu nie ponabijać? Ja będę oczywiście opowiadał na przykładzie mojej historii i tego, jak mi się tutaj w życiu różne rzeczy poukładały. Efekty, które widzicie są, znaczy ja widzę je dużo bardziej spektakularnymi pewnie niż wy, także myślę, że to jest ciekawa podróż. Zacznę od why, czyli od tego, co nas napędza, co powoduje, że robimy to, co robimy. I to jest tak naprawdę pytanie o szukanie takiego własnego ja. Na różnych etapach życia, jak jesteście młodzi, to się zupełnie inaczej układa. Ja miałem zupełnie inne priorytety, jak miałem lat naście, zupełnie inne, jak miałem 25 i zupełnie inne mam teraz. Ale cały czas to jest pytanie o to, dokąd zmierzam, co chcę po sobie zostawić. No, kiedyś to były inne pytania, typu jak zarobić kasę na samochód, nie? Ale ważne jest to, że zadajemy sobie różne pytania, które nas doprowadzają do jakichś celów. I teraz, jeżeli sobie tych celów nie stawiamy, to tak w gruncie rzeczy się nie rozwijamy. Ja nie wartościuję tych motywacji. Znaczy, każda motywacja jest dobra, pod warunkiem, że rzeczywiście idzie za nią pewien rozwój. Dla mnie takie pytania, które ja sobie w przełomowych momentach życia zadawałem, to brzmiały mniej więcej tak, jak widać na slajdach. Co chcę robić za 5-10 lat? I na to pierwsze pytanie sobie nie potrafiłem
często odpowiedzieć. To znaczy, to nie jest tak, że czasami przychodzimy, gdzieś tam rozmowa kwalifikacyjna i nagle ni stąd, ni zowąd na trzecie czy czwarte pytanie, no dobrze, a co byś chciał robić za 5 lat? A skąd ja mam kurczę wiedzieć? Tak? Przychodzę tutaj, chcę zarabiać kasę, być może dobrze ją wydawać, a może oszczędzać, ale nie mam pomysłu na siebie jeszcze, może gdzieś po drodze go znajdę. Lepsze pytanie, które mi bardziej pasowało i to takie pytanie, na które potrafiłem znaleźć odpowiedź, to czy to, co robię w tej chwili, to jest coś, co chciałbym robić za 5 lat? Jeżeli sam sobie odpowiadałem, że nie, to się pytałem, ok, a za 2 lata? Nie? No to cholera, trzeba zacząć działać. Znaczy, coś trzeba zacząć zmieniać. I powiem wam, że dzisiaj, no właśnie, a może, no może wam opowiem historię, tak? Zaczęło się to u mnie tak, że miałem ileś przełomowych momentów w moim życiu. Znaczy, to każdy ma takie przełomowe momenty, czy Anglicy ładnie mówią, że to jest taki defining moment. To jest coś, co nas definiuje, co nas określa, co pomaga nam, co dla nas samych jest taką trampoliną, taką strefą też bezpieczeństwa, że jeżeli coś w życiu się źle potoczy, to my sięgamy do tych momentów i w nich znajdujemy pewną motywację, żeby iść dalej. Mówimy, okej, ale to mi się w życiu udało, to inne rzeczy być może też mi się udadzą. Często mamy błąd takiej samooceny, to też jest istotne, że próbujemy, często jesteśmy bardzo krytyczni w stosunku do siebie, mamy pewną nieufność, pewną niewiarę w swoje możliwości. Świat zewnętrzny ocenia nas czasami lepiej niż my sami. No to jest normalne, to jakby tu nie ma nic dziwnego. I teraz ja w 95 roku napisałem książkę. Napisałem książkę Windows 95, taki system operacyjny kiedyś był. Był to taki moment, który był dla mnie o tyle przełomowy, że ja wtedy byłem gówniarzem. Nikt mi nie powiedział, że gówniarze nie powinni pisać książek. W związku z tym mi się udało. Czyli opracowałem książkę, załatwiłem nawet tam taką wypowiedź szefa marketingu Microsoft Polska na okładkę. Ta książka się ukazała, sprzedała się w kilkudziesięciu tysiącach egzemplarzy. I to, co jest fajne, to jest to, że rzeczywiście przez długi okres życia to była dla mnie taka trampolina. Czyli ja w momentach, w których musiałem podjąć ważne decyzje, mówiłem, na pewno mi się uda. Skoro to mi się udało, to ta kolejna rzecz także mi się uda. Dla mnie też taka nauka, która z tego płynęła, była taka, że poznałem, można powiedzieć, siłę koncentracji. Czyli uświadomiłem sobie, że jeżeli w krótkim czy dłuższym okresie czasu skoncentruję się absolutnie na jednej rzeczy, tą jedną rzeczą było napisanie książki, to mi się uda. Tą książkę napisałem w ciągu niecałych 3 miesięcy. 400 stron, wyszła, super. I kolejna rzecz, która była istotna, też dlatego mówię, że to jest taki moment definiujący, to jest to, że przekonałem się, że książkę się pisze raz, a zarabia się na niej przez kilka lat. Czyli raz wkładam pracę, a efekty tej pracy czerpię, korzyści z tego czerpię przez kilka lat. Ta książka zarobiła na moje pierwsze mieszkanie. I to też było coś takiego wspaniałego i fajnego. Nie pracuję, a pieniądze płyną. Powiem szczerze, że szukałem później tego modelu przez długi czas. Blok jest w pewnym sensie takim modelem. Ale nie znalazłem niczego, co by do mnie mentalnie pasowało. A jeżeli mówimy o pisaniu książek, to niestety czytelnictwo w Polsce spada, konkurencja jest całkiem spora, całkiem dużo tłumaczeń się pojawiło. Dzisiaj takie książki bym nie sprzedał w 30 czy 40 tysiącach egzemplarzy, absolutnie. Czyli ten model gdzieś tam się jednak kończy. Chcę wam pokazać też drugą rzecz. To są moje pity. To są moje pity sprzed 15 lat. Dlaczego je pokazuję? Bo kwoty są całkiem fajne. To jest PIT za 99 rok, 162 tysiące złotych przychodów. Możecie wziąć pod uwagę inflację i tak dalej. Wtedy wartość nabywcza pieniądza była dużo wyższa. Kolejny. Rok później. 180, ile? 8 tysięcy. I 2001 rok, 2005 tysięcy złotych przychodu. Tu są tylko moje, nie ma przychodów mojej żony. Dlaczego? To jest takie ważne z mojej perspektywy. Dlatego, że to był taki moment życia, kiedy mówimy, że jesteśmy ja zawsze mówię, że byłem kuloodporny, czyli szedłem do przodu. Co rok zwiększały się moje przychody, co rok udowadniałem sobie, że potrafię zarabiać więcej. Wtedy miałem, nie pamiętam, 25-26 lat, czyli w młodym wieku można było zarabiać konkretne pieniądze w Polsce. W czasach, które można było powiedzieć, mogły być świetne, mogły być trudne. Akurat 2000 rok, to już mieliśmy tam jakąś kryzys dotcomów, tak? I tak dalej, więc to tak różowo nie było. A jednak udawało się te pieniądze zarobić. To, co mi dało to, że te pieniądze są, to przekonało mnie, że te poziomy są dla mnie osiągalne. I teraz, jeżeli mówimy o takim podejściu zdrowym do pieniędzy,
to jest też coś takiego, że trzeba umieć zaakceptować to, że my jesteśmy, w cudzysłowie powiem dużym, godni do tego, żeby zarabiać duże pieniądze. To jest trudne, bo to wymaga gdzieś tam przestawienia klapek w mózgu. Z drugiej strony, jeżeli wcześniej w życiu macie takie momenty, że zaczynacie zarabiać konkretne pieniądze, to nie jest tak, że te pieniądze przyszły bez ciężkiej pracy. Ja pracowałem na dwa etaty. Byłem równocześnie dziennikarzem, później redaktorem w piśmie komputerowym i byłem szefem IT w wydawnictwie. Ludzie mi podlegali i tak dalej. Także to nie była lekka praca. Zacharowywałem się, ale ta kasa była. Oczywiście później zaczynacie sobie zadawać pytania, tak? Czy warto tyle pracować dla takiej góry pieniędzy, z którą i tak nieszczególnie możecie coś zrobić? Mieszkanie pierwsze kupiliśmy chyba za niecałe 200 tysięcy złotych, 70 metrów kwadratowych w Warszawie. Także generalnie było nas stać na to, żeby tego typu zakupów w życiu dokonywać. Ale w takich sytuacjach pojawiają się także ryzyka i zagrożenia. Popełnia się również błędy i w momencie, w którym jako człowiek młody mam do dyspozycji dużo pieniędzy, to te pieniądze zaczynają przez palce przeciekać. To nie jest tak, że byłem oszczędny z natury przez całe życie. Po prostu wydawałem mniej niż zarabiałem, a że zarabiałem dużo, to wydawałem też bardzo dużo. I to, co mogę powiedzieć, że było taką dosyć dużą wartością w moim życiu, to, że jednak uczyłem się na błędach. To znaczy gdzieś tam próbowałem wyciągać wnioski z tych błędów, które popełniałem. To były zarówno nietrafione inwestycje, trochę kasy na giełdzie poszło, trochę kasy w funduszach poszło. Przekonałem się także, że tak jak tu jest na slajdzie napisane, że nie każda zła inwestycja jest, nietrafiona inwestycja jest z gruntu rzeczy zła, dlatego że jeżeli gdzieś ulokujemy pieniądze, dam wam taki przykład, mam w tej chwili, próbuję sprzedać działkę. Próbuję ją sprzedać od 4 lat. I tam jest kupa pieniędzy ulokowana. I niedużo na tym zarobiłem, można powiedzieć. Jeszcze nie zarobiłem, bo jeszcze nie sprzedałem. Niedużo potencjalnie zarobię, bo działkę kupiłem w roku 2000. Problem był taki, że gdybym ją sprzedał 6 lat temu, to bym zarobił kokosy. Dzisiaj to ona nie jest tyle warta. I teraz pytanie, czy warto było w taką inwestycję wchodzić, skoro średnioroczna stopa zwrotu po uwzględnieniu inflacji może wyniesie 4, może 5%. No o tyle było warto, że przynajmniej tych pieniędzy nie przepuściłem. I to też warto wasze decyzje, jakiekolwiek w życiu podejmujecie, analizować z różnych perspektyw. Zastanawiać się, czy nie tylko wycinkowo patrzeć na dane działanie, ale także rozpatrywać, jakie by były inne konsekwencje, gdybyście podjęli inną decyzję. Bo być może byłyby gorsze niż to, przynajmniej ten kapitał w tej chwili mam. Masę czasu poświęciłem na naukę gry w kręgle, autentycznie 3 treningi tygodniowo, 1500-2000 zł miesięcznie wydawane tylko na to, żeby ktoś mi tory przesmarował i żeby zapłacić za czas grania plus za trenera. Grałem również Counter-Strike'a, absolutnie się tego nie wstydzę, wręcz jestem dumny, bo to dało mi taką naukę, to też jest kwestionowanie pewnego status quo, które zastaniecie, że można w Polsce zrobić coś inaczej, w Polsce takie szumne słowo, że można zrobić ogólnie coś inaczej, wbrew wszystkim, jednocześnie osiągnąć sukces. Ja postawiłem serwery Counter-Strike'owe, na których nie można było przeklinać. A jeżeli popatrzycie na to, jak gracze w Counter-Strike'a grają i jakich słów używają, to przekleństwo jest po prostu przecinkiem, to jest normalne. Sam tak się zachowywałem. I chciałem to wykorzenić. Słuchajcie, długi bój, udało się. I mieliśmy jedne z najszybszych serwerów w Polsce, na których jednocześnie nie można było przeklinać. Ci sami ludzie, którzy na innych serwerach po prostu wiązankami sypali równo, jeżeli przychodzili do nas, po prostu no, piękna, czysta polszczyzna. I to był też taki moment definiujący w pewnym sensie, który mi powiedział, stary, jeżeli dostarczasz coś wysokiej jakości, to ludzie gotowi są dostosować się do zasad, które ty narzucasz po to, żeby tą jakość, wartość otrzymać. W pewnym sensie jest to zapłata za to, co wykonuję. Tylko oczywiście, jakby to powiedzieć, w serwerach gier nie ma pieniędzy, więc raczej bym rodziny z tego nie utrzymał. Ale naukę pewną wyciągnąłem. I teraz przez długi okres w życiu ja w zasadzie nie miałem takiej wewnętrznej odpowiedzi dobrej na pytanie, co ja chcę w życiu osiągnąć, co ja chcę po sobie zostawić. I w zeszłym roku miałem przyjemność niesamowitą wziąć udział w takiej konferencji Alive w Berlinie, która była takim w pewnym sensie, znowu, kolejnym definiującym momentem, przełomowym momentem.
Dlaczego? Po pierwsze spotkałem się, ja jako ten aspirujący bloger tutaj z Polski zakompleksiony, bo to nasza dziura, tutaj ten nasz grajdół Polski i tak dalej, spotkałem się z wierchuszką blogerów amerykańskich. I co ciekawe, wystąpiłem również na tej konferencji obok nich. I to było super. Spotkałem Chrisa Gilbo, autora świetnej książki $100 Startup. Ktoś czytał? Mało, brawo. Polecam. Jeżeli myślicie o zmianie swojego postrzegania świata, ale również przez perspektywę, bo to nie jest książka o startupach, absolutnie. To jest książka o ludziach, którzy szukają nowej drogi w życiu i małym kosztem rozpoczynają na boku jakiś biznesik, cokolwiek i nagle to przerasta przychody, które mają z regularnej pracy, dzięki czemu oni mogą się w to zaangażować na 100%. To jest trochę ten scenariusz, który ja na sobie przećwiczyłem. To jest scenariusz, który znaczy po lekturze tej książki, ona była jednym z głównych inspiratorów do mojego działania. I teraz, ale nie o tym chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że na tej konferencji live szukamy sposobu na to, jak określić to własne why, tak? Na tej konferencji live występował, taką otwierającą prezentację miał człowiek, który się nazywa Greg Hartle. I Greg to jest taka osoba, która ma problem z nerkami. Znaczy problem na tyle istotny, że go tam nie filtrują, toksyny mu organizm zatruwają. Gość miał przeszczep nerki i ten przeszczep został odrzucony. I gość nie ma szansy na to, żeby dostać drugą nerkę. Bo jeżeli, jakby jeżeli ten przeszczep jest odrzucany, w sensie no, gdzieś tam jakaś niezgodność, to on ląduje na końcu listy, drugiej nerki nie dostanie. Problem polega na tym, że facet wie, że umrze. I pokazał nam coś, co nazwał zegarem śmierci. Pokazał, miał z grubsza określony czas, ile mu życia zostało. 273 dni, ten dzień wypada całkiem blisko. To jest strasznie ciężko mówić o tym, jak się tego gościa zna i się z nim rozmawiało. I Greg zrobił na nas takie ćwiczenie. Powiedział coś takiego. Wypiszcie wszystko, co chcecie w życiu osiągnąć w perspektywie swoich 30 lat. Wypiszcie swoje priorytety. To jest ćwiczenie, które spokojnie możecie sobie w domu zrobić. To nie są warsztaty, nie będziemy tego robić tutaj. Później mówi, załóżcie, że macie 10 lat na realizację tych rzeczy. Jak ta wasza lista priorytetów się zmieni? Co z tego wykreślicie, a co tam zostanie? Tak? Nie wiem, chcecie więcej czasu spędzać z rodziną, chcecie coś tam dokonać, chcecie coś po sobie zostawić, chcecie częściej spotykać się ze swoimi znajomymi, chcecie zarobić $1,000,000, cokolwiek. No, nie jest, chcecie przeczytać 1000 książek, chcecie odwiedzić wszystkie kraje świata. Jakby różne priorytety możemy mieć. A teraz pomyślcie, że macie na to wszystko tylko 2 lata. Jak się ta wasza lista zmieni? Jakie będzie to wasze wewnętrzne why? Co, do czego będziecie dążyć? I teraz, jak sobie uświadomicie, że stoi przed wami facet, który prawdopodobnie ma niecały rok życia przed sobą, to rzeczywiście się nad tą listą pracuje. Ja wtedy pracowałem nad tą listą prawie 2 godziny. I powiem wam, że bardzo dużo rzeczy wykreśliłem, jako rzeczy nieistotne. Oczywiście doprowadzenie do tego, żeby rzeczywiście tym żyć. Tak? My jesteśmy, mamy tendencję do takiego optymizmu życiowego. Emerytura daleko. Nic nam się nie przytrafi. Wypadek to nie my. Dom nam się nie spali, samochód nam się nie spali. Po co ubezpieczenie posiadać, nie? Niestety słabe sytuacje w życiu się zdarzają. Także jeżeli już zrobicie takie ćwiczenie, jeżeli dojdziecie do tych paru punktów, które są dla was istotne, no to pojawia się drugie pytanie. Jak? Jak do tego doprowadzić? W jaki sposób przejść z tego punktu, gdzie jestem dzisiaj, do tego punktu, gdzie chcę być? W jak najkrótszym czasie. No i zaczynają się pojawiać wymówki. Czyli mówimy sobie, okej, no w życiu generalnie jest tak, że mamy zawsze za mało 2 rzeczy. Czasu i pieniędzy. I to jest, każdy pewnie się może pod tym podpisać. Nie ma takiej ilości pieniędzy, której nie dałoby się wydać, nie? No, jeżeli chodzi o czas, to polecam wam taką lekturę, która się nazywa Essentialism. Greg McHugh, tak to się chyba czyta. Bardzo fajna książka, która porządkuje bardzo dużo w kontekście czasu i na przykład wprowadza takie bardzo proste, no to są truizmy niby. Każdy z nas jakby sobie to uświadamia, że jeżeli stoimy przed jakąś decyzją, którą mamy do podjęcia i tą decyzję odraczamy, to ktoś zdecyduje za nas. Jeżeli ktoś wam przysyła zaproszenie na spotkanie, wysyła je do 5 osób u was w firmie i wy jesteście jedną z tych 5 osób, i to jest przypadkiem szef.
To rzadko kiedy zadajemy pytanie, a jaka będzie agenda, a po co to spotkanie i tak dalej. Zazwyczaj akceptujemy. Później idziemy, spędzamy tam godzinę, półtorej, może dwie. Nic z tego nie wynika, nikt nie notował. Tak? Czas zmarnowany. A tego czasu mamy bardzo, bardzo mało. Greg mówi, jeżeli coś nie jest definitywnym tak, to znaczy, że jest definitywnym nie. Jeżeli nie jesteś czegoś pewien, nie chcesz czegoś robić, to musisz temu powiedzieć nie. Ja staram się swoje życie mi przestawiać w ten sposób, ale jest bardzo, bardzo ciężko. Ale powiem wam, co ułatwia takie podejmowanie takich decyzji. Jeżeli znacie to swoje why, czyli mój przykład podam. Jeżeli znam projekty, które chcę zrealizować w tym roku, które są dla mnie ważne, to dużo łatwiej jest mi powiedzieć nie wszystkim innym projektom. Na przykład teraz wprowadziłem coś takiego, co nazywam abstynencją medialną. Do końca lutego nie występuję w mediach, bo przychodzi tych zaproszeń w tej chwili tak dużo, szczególnie po rankingu Kominka, który był opublikowany w tym tygodniu czy w zeszłym tygodniu, masowo zaczęły przychodzić zaproszenia. A wystąp tu, a powiedz jak to zmienia twoje życie. Dziękuję, do końca lutego mam abstynencję medialną. Jedyny kontekst, w którym się pojawiam, to kontekst związany z konkursem Blok Roku. Takie założenie przyjąłem. Wiecie, jak łatwo jest odmówić, jak się ma takie zasady, tylko te zasady trzeba sobie najpierw sformułować. Do tego was też zachęcam. To jest w kontekście czasu. O czasie nie będę więcej mówił, ale za to mogę się wymądrzyć na temat finansów. Czyli jeżeli brakuje nam czasu i brakuje nam pieniędzy, to trzy słowa o pieniądzach. Problem z pieniędzmi jest taki, że jeżeli my nie mamy żadnych oszczędności, to o tym wiecie z mojego bloga chociażby, to mamy obniżone poczucie bezpieczeństwa ogólnie. I pieniądze są nierozerwalnie związane z tym, na ile my dobrze psychicznie się czujemy. To możecie to kwestionować, ale możecie to przetestować też na sobie. Szczególnie te osoby, które gdzieś tam mają długi, doskonale wiedzą, jak to potrafi zrujnować życie rodzinne, jak to potrafi zaniżyć samoocenę, jeżeli sobie z tym nie radzą. Także takie podstawowe elementy higieny finansowej z mojej perspektywy to jest to, żeby po pierwsze budować, mieć poduszkę finansową, czyli coś, co stanowi ekwiwalent naszych kosztów przez 6 do 12 miesięcy. Jeżeli będziecie mieli na swoim koncie kasę na przeżycie 6 miesięcy, to dużo łatwiej wam będzie waszemu szefowi w pracy powiedzieć: stary, sorry, ja tego nie zrobię, to jest poza moim zakresem obowiązków. Jeżeli chcesz, żebym konsekwentnie realizował twoje pomysły nietrafione, tak, to porozmawiajmy, zrenegocjujmy warunki mojego zatrudnienia. I wtedy jesteście gotowi podjąć ryzyko, że on was wywali na zbity pysk, to tak mówiąc wprost. Daje to niesamowity komfort psychiczny. To daje również taki luksus, że potraficie podjąć decyzję typu: ok, stać mnie na to, czy stać mnie na tamto, stać mnie na wakacje, ale nie pojadę na nie, bo mam inne why, bo zbieram na coś innego. Znowu, jeżeli macie to why i jeżeli macie pieniądze, to już otwierają się zupełnie nowe możliwości przed wami. Znowu, niskie koszty stałe, no to wszystko, co słyszeliście, optymalizacja podatkowa, to znaczy również zmienianie, nie wiem, czy widzieliście na tych slajdach, ja wrócę tam do mojego pita. Tak jak mówiłem, to jest rok, to są lata typu 99, 2000, 2001. Ja nigdy nie wierzyłem w to, że liczy się coś innego niż to, co netto wpływa na moje konto. Czyli nie wierzyłem, że warto płacić składki zdrowotne, nie wierzyłem, że warto płacić składki emerytalne. Mówię zupełnie poważnie, trzeba płacić, ale nie, to nie znaczy, że trzeba być, że trzeba się dawać kroić, mówiąc zupełnie wprost. Spójrzcie, to jest mój przychód, a to jest podatek, który mam do zaliczki, które zapłaciłem. Wszystko było rozliczane, albo umowami o dzieło, można mówić, że to są umowy śmieciowe i tak dalej. To są umowy, które powodują, że na wasze konto wpływa najwięcej pieniędzy przy najniższym koszcie pracy dla pracodawcy, ale również dla was. Bo pracodawca zawsze przerzuci ten koszt na pracownika, zawsze. Ok? Jako dziennikarz w ogóle zarabiałem tak, że koszty uzyskania przychodu to była połowa moich przychodów. Dziennikarze mają takie świetne warunki pracy, że oni etat mają traktowany tak jak umowa o dzieło. To też jest fajne. Także polecam myśleć nad tym i zastanawiać się, bo ta optymalizacja podatkowa jest po prostu ważna. Dodatkowe przychody, czyli coś, co zarabiamy na boku, ale również jeżeli macie jakiś pomysł,
to warto zainwestować swój czas, pomysł biznesowy na siebie, to warto zainwestować swój czas dodatkowy poza pracą po to, żeby przetestować tą waszą koncepcję na nowe, lepsze życie. Równolegle niejako z pracą na etacie. Oczywiście wtedy, nie wiem, 8-10 godzin spędzacie w pracy, nie wiem ile pracujecie i jeszcze dodatkowo parę godzin w domu nad swoim własnym projektem, ale może się okazać, że ten biznes, który sobie wystrugaliście na boku, w pewnym momencie zaczyna przynosić wam połowę waszego przychodu z pensji. Wtedy łatwiej wam będzie dużo wykonać taką decyzję, czy w ogóle rozważyć taki scenariusz, w którym mówicie sobie, ok, a może jednak zrezygnować z mojej pracy na etacie. To jest dokładnie to, co ja zrobiłem w pewnym sensie. No i to ostatnie, takie zasady ograniczonego zaufania do siebie i do innych. Ja myślę tutaj o takich scenariuszach, zresztą też było przed chwilą w prezentacji powiedziane, żeby nie ufać rodzinie za bardzo, nie słuchać rodziny i tak dalej. W takich ważnych decyzjach. Macie swoje głowy, ja mam swoją głowę. Jeżeli mama mówi, synku, ty musisz mieć własne mieszkanie. Musisz, bo przecież kiedyś będziesz chciał się hajtnąć, no to gdzie wy będziecie mieszkać? To są wszystko mity. Nie musicie mieć własnego mieszkania. Nikt nie musi mieć własnego mieszkania, no, znaczy ci, co wynajmują mieszkania, powinni mieć swoje mieszkania, żeby wynajmować, nie? Ja powiem tak, można oczywiście, to wszystko zależy od preferencji osobistych, ale powiem wam tak, dzisiaj jest tyle możliwości i zmiany pracy, i przemieszczania się do innego miasta, i, że tak powiem, mieszkania w mieszkaniach, które są właśnie, które wynajmujecie od kogoś, najmujecie, zmieniania tych mieszkań, dostosowując je jakby czynsz, który płacimy do naszej aktualnej sytuacji finansowej, czy na przykład ograniczając koszty dojazdu do pracy. Często się na to uwagi nie zwraca. Mówimy, ok, ale to jest ta sama kwota, którą płacę za czynsz, mógłbym płacić bankowi. No mógłbyś, tylko że bankowi spłacasz to mieszkanie razy dwa w gruncie rzeczy. Czyli jeżeli weźmiesz kredyt na 30 lat, to zapłacisz dwa razy tyle, ile wziąłeś tego kredytu. I taka jest rzeczywistość. I to można oczywiście to liczyć, tylko zapominamy znowu, optymistycznie myślimy o naszym życiu i zapominamy o tym, że nie musi być w naszym życiu tak ekstra, jak było dotychczas. Że możemy mieć okresy, kiedy tej pensji, ta pensja na nasze konto nie będzie wpływać, zwłaszcza jeżeli pracujemy dla kogoś. Bezpieczeństwo pracy już się dawno skończyło. Bezpieczeństwo zatrudnienia. Także ograniczone zaufanie do siebie i do innych i koniecznie unikanie wszelkich długów. Uczyć się żyć za to, co zarabiamy i najlepiej wydawać mniej niż zarabiamy. Bo wtedy w każdej sytuacji sobie poradzimy. Będziemy potrafili zaplanować te nasze wydatki. I dlaczego ja o tych długach powiedziałem na koniec? Dlatego, że tak jak mówiłem, długi mają gigantyczny wpływ na naszą samoocenę z jednej strony, na naszą wiarę w siebie. I tutaj też można sobie w bardzo różny sposób radzić. Tak? Że ja powiem tylko tak, że to, co nam się wydaje, że jest naszym najczęstszym problemem, czyli brak pieniędzy, brak czasu, to nie jest prawda. Najczęściej problemem jest nasze nastawienie. Najczęściej problemem jest nasze nastawienie. Dlatego bardzo ważna jest praca nad sobą, w pewnym sensie samorozwój, samoedukacja i również takie kwestionowanie tego, gdzie się znajdujemy. Pomaga również budowanie pewnych pozytywnych nawyków. Książka kolejna, którą polecę, Miracle Morning, o budowaniu takich codziennych, porannych nawyków, typu chwila z samym sobą, zastanowienie się nad tym, co mamy do zrobienia, przypomnienie sobie pewnych sukcesów w naszych życiu, tych momentów, które pozwalają nam, które stanowią tą trampolinę do tego, żeby robić rzeczy większe niż my w tej chwili. Zdecydowanie polecam. I tutaj chcę dać takie dwa przykłady i dwie historie pokazać. Nie wiem, czy wiecie, co to jest Hell Week. Hell Week to jest takie szkolenie, taki tydzień bolesny, tydzień tortur, można powiedzieć, w Navy SEALs, czyli w tych oddziałach FOC amerykańskich. Polega to na tym, armia amerykańska jest armią bardzo sprytną, czyli jak bierze kadetów, którzy mają służyć w Navy SEALs, to już w trzecim tygodniu szkolenia organizuje im Hell Week. Hell Week to jest 5,5 dnia bardzo trudnych fizycznie, psychicznie ćwiczeń, testów, sprawdzianów, które mają pokazać wytrzymałość tych kadetów na ból, na właśnie różne niedogodności psychiczne, na zimno, na brak snu, także ich nastawienie do tego, żeby działać zespołowo. I tam jest taka bardzo fajna zasada, tego nie przeczytacie pewnie, ja też tego nie przeczytam,
istotne jest to, że przechodzi ten, to szkolenie tylko, znaczy ten, przez ten tydzień przechodzi tylko 25% kadetów. Większość odpada. Ale to przeczytacie. Tam jest taka niepisana zasada, że jeżeli ktoś ma narzekać, to niech to zostawi dla siebie samego, bo narzekanie obniża morale całego zespołu. Narzekanie na swoją sytuację, wiadomo, że każdy jest w trudnej sytuacji tam, w związku z tym narzekanie niczego nie poprawia. Narzekanie nie rozwiązuje problemu, nie pomaga rozwiązać tej sytuacji, w której się ci goście znajdują. Także krótko mówiąc, stawia się tych żołnierzy, tych kadetów przed takim wyborem. Stary, albo wybierasz pozytyw w tej sytuacji, albo masz dobre przyczyny, dobre swoje why, dlaczego ty chcesz być foką, albo po prostu spadaj. I ten test służy wyłącznie temu, żeby odsiać ziarno od plew. To jest cytat, który mówi tutaj małym drukiem, ja zacytuję, mam tutaj notateczkę chyba z tego, że przez lata, w trakcie kiedy ten Hell Week się odbywa, przez lata psychologowie pracujący z wojskiem próbowali wyłuskać te osoby, jakby znaleźć wspólne cechy tych osób, które ten test przechodzą, tych 25%. I jedyne, co znaleźli, to jest motywacja, nic więcej. Mówią, że to nie jest tak, że najsilniejsi przetrwają, to nie jest tak, że ci, którzy są najszybszymi pływakami, to przetrwają ten tydzień. Nie. Mówią, że tam jest taki cytat, że jedyna rzecz, która odróżnia tych ludzi, to jest ten błysk w oku. Że oni wiedzą, po co to robią. Tu jest taka fajna scena, to co widzicie, kolesie pływają. O, bardzo ciekawe, co tu się stało. Dobrze, kolesie pływają ze związanymi rękami i ze związanymi nogami. Aż nie padną przez kilka godzin. Można? Można pokonywać własne bariery. Dlaczego ja ten przykład wyciągam? Bo w pewnym sensie widzę sporo analogii do tego, co mi się wydarzyło. Dla mnie takim momentem też kolejnym definiującym, przemianą, czytaliście o tym na blogu na pewno, był mój wypadek, który miałem. Ja byłem sobie takim gościem, który uważał się za kuloodpornego, nieomylnego. W zasadzie przez długi okres czasu nie kwestionowałem tej swojej nieomylności. I niestety rzeczywistość to brutalnie zweryfikowała. Czyli ja sobie jeździłem tam, gdzie jak były trasy, to ja jeździłem poza trasami. To są zdjęcia z moich szlaków, tak? Czyli na przykład gdzieś tam przez lasy się przedzierałem i tak dalej. Wszystko fajnie do grudnia 2007 roku, kiedy któryś tam skok mi się nie udał i złamałem sobie obydwie nogi. Jak to powiedzieli lekarze, to było typowo spadochronowe złamanie. Czyli jak przyjechałem do kliniki na operację, to mówili, o, spadochron. Ja mówię, nie, snowboard. Niemożliwe. A jednak. To jest tak, że po prostu piszczele się rozsypały po uderzeniu w stopy. No to tak w dużym uproszczeniu. Dla mnie to oznaczało jedno, to znaczy oznaczało, że z moją miłością, którą były sporty ekstremalne, mogę zerwać, w sensie skończyć, bo jest mało prawdopodobne, że do tego wrócę. Co więcej, lekarze nie wiedzieli, czy ja będę w stanie, bo było ryzyko, że powierzchnie stawowe są porysowane, w związku z tym było poważne ryzyko, znaczy poważne pytanie, czy ja w ogóle będę chodził. Więc jak ja usłyszałem tą informację, no to był totalny disaster, to mi się wszystko rozsypało. I powiem wam tak, w momencie, kiedy mnie zoperowano, to jeszcze byłem hura optymistyczny, bo uznałem, że, znowu, to dlatego mówię o tej analogii do Navy Seals, uznałem, że to ja decyduję o tym, czy się będę czuł dobrze, czy źle. W związku z tym wybrałem taką postawę optymistyczną, powiedziałem sobie, a już po operacji, to teraz tylko pół roku i będzie wszystko w porządku. Pół roku jeżdżenia na wózku, pół roku rehabilitacji, rok rehabilitacji. Ale wiecie o tym, że postawiłem sobie taki cel, że przebiegnę maraton, totalnie absurdalny. I problem się dopiero zaczął w 2009 roku, kiedy ja jakby pobiegłem w maratonie, ale nie dobiegłem do mety. I wtedy taka, jakby ten plan, znowu misternie układany plan, znowu się posypał. Ja nie miałem jakichś takich dobrych punktów zaczepienia dla siebie samego. Czyli znowu musiałem bardzo głęboko poszukać tego swojego why. Jednym z powodów otworzenia mojego bloga było to, że gdzieś w życiu iluś osobom pomogłem wykaraskać się z problemów finansowych.
I to te osoby powiedziały mi, Michał, to jest wartość. To jest coś, co ty możesz dawać innym, z czego inni mogą skorzystać. Ja tak nie do końca w to wierzyłem, ale z pewną dozą niepewności ten mój blog odpaliłem. I to była dosyć dobra decyzja. I jeszcze jedną rzecz powiem o tym okresie. Generalnie to było tak, że zobaczcie, ta zmiana, która się w nas dzieje, ona zawsze zaczyna się od jakiejś decyzji. Czyli albo się poddajemy pewnej sytuacji, albo uznajemy, że mamy na nią wpływ. Teraz jeżeli się poddajemy, to mówimy, oddajemy losowi władzę w ręce. Czyli mówimy, to los tak zdecydował. Jeżeli jednak to my decydujemy w jakiś sposób, tak? Chociażby taki, że nie wiem, bardzo prosty przykład. Dzisiaj jadę metrem, patrzy na mnie jakaś starsza pani, uśmiechnąłem się, tak? Drugi raz, jak wsiadam do pociągu, taszczy biedna kobiecina wielką walizkę, mówię, może pani pomóc? Nie, 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 nie. No i w końcu jej nie pomogłem, ale przynajmniej wykonałem ten krok do przodu. To jest coś, co jakby daje mi takie małe radości każdego dnia, czyli gdzieś tam czuję, że robię coś przydatnego, tak? W mniejszej lub większej skali. Znowu, wszystko zaczyna się od decyzji. Można dzioba nie otworzyć, można tych mięśni tutaj nie użyć, żeby się podniosły kąciki ust. I tyle, nie? Jeżeli my już wiemy tak naprawdę why i how, to zostaje pytanie when. I teraz prawda jest taka, że nigdy nie ma optymalnego momentu na to, żeby wprowadzać w swoim życiu zmiany. Można powiedzieć, ok, zrobię to jutro, od jutra coś tam, od jutra, od jutra, od jutra. Można też powiedzieć, że robię to teraz, bo każda decyzja, którą podejmujemy, w jakiś sposób kształtuje naszą przyszłość. Każda. Ja się zastanawiałem nad tym, czy jest taki moment gdzieś w życiu, kiedy jest już za późno na wprowadzenie zmian. Ja się zastanawiałem, odchodząc z mojego poprzedniego etatu w wieku lat 40, tak, zastanawiałem się, czy to już nie za późno, czy nie zmarnowałem 10 lat. No nie zmarnowałem, czegoś się tam nauczyłem. To nie jest tak, że byłbym równie dobrym przedsiębiorcą, gdybym zaczął 10 lat wcześniej. Ci goście zaczęli bardzo późno. Darwin teorię ewolucji napisał, jak miał 50 parę lat. Reagan był aktorem. Dopiero w wieku 55 lat został gubernatorem. Został politykiem, tak można powiedzieć. Znowu, tego gościa z KFC to znacie, tak? Pułkownik Sanders. 65 lat miał, jak otworzył sieć, tak? Wcześniej jakiś warsztat prowadził samochodowy czy jakiś. Także totalnie inne doświadczenia miał wcześniej. To są ludzie, którzy udowodnili, że się da. Szef McDonalda też chyba 52 lata, jak wymyślił markę McDonald. To definitywnie do tego dojdzie, ale nie widziałem się jeszcze z Patem. Zrób coś dla mnie. Prześlij mu mój uścisk. Zróbmy miśka. I zrobiliśmy sobie zdjęcie, wysłaliśmy zdjęcie do Pata i powiedzieliśmy, Pat, ten misiek jest w drodze do ciebie. I to jest coś, co wydarzyło się, jak ja byłem na urlopie. To się wydarzyło w lipcu. Czyli to pierwszy uścisk miał miejsce pod koniec maja, a ten drugi wydarzył się w lipcu. I powiem wam, otwieram oczy, bo to czas amerykański, oni późno w nocy to przysłali. Otwieram oczy i dostaję tweeta. W sensie sprawdzam telefon. Tweet mój, oh my goodness. Tak? Mój misiek dotarł gdzieś tam na drugi koniec świata. Takie proste rzeczy, które są w pewnym sensie banalne, ale bardzo, bardzo, bardzo mocno wpływają również na to, jak siebie samych postrzegamy i jak postrzegamy to, co robimy, że jakby przekonujemy się, że warto takie drobne wysiłki podejmować, bo nigdy nie wiemy, czym one zaowocują, bo być może zaowocują czymś większym, może właśnie w ten sposób przybliżyłem coś większego. Chcę wam jeszcze podsumować, jakie jest moje why, jakie jest moje how i jakie jest moje when w tej chwili. Moje why i będę to czytał. Że oczywiście poza takimi celami prywatnymi, rodzinnymi i tak dalej, to moim why dzisiaj jest, jako zawodowym why, jest to, żeby pomagać jak największej liczbie ludzi zapanować nad swoim portfelem, nad swoimi finansami. Będziecie tego widzieli coraz więcej, bo o ile rok 2014 był naprawdę dla mnie taką rozbiegówką, w tym sensie, że gdzieś tam dużo działań wykonywałem, nie do końca wiedziałem, co jest sensowne, a co nie, też musiałem się tego nauczyć,
to w 2015 staram się być już bardzo skoncentrowany i też ucinać to, co jest z mojej perspektywy nieistotne, a kierować swoją energię tam, gdzie ona będzie miała największy efekt. I do tego why dobieram swoje how. To moje how na początku blogowania, to też jest istotne, powiedziałem sobie, ja jestem cieniasem. Ja jestem cieniasem, to jest dziedzina, o której nic nie wiem. Muszę się jej nauczyć. Jeżeli mam się jej uczyć, to będę się uczył od najlepszych, od blogerów amerykańskich. Autentycznie w Polsce nie znalazłem dobrych przykładów na blogi eksperckie. I to, że powiedziałem sobie, jestem cieniasem i cały czas się uczę, że całe moje dotychczasowe doświadczenie, pomimo, że mam 20 lat pracy zawodowej, mogę wywalić do śmietnika, bo ono jest kompletnie niezwiązane z tą dziedziną, pozwoliło mi startować z poziomu, w którym ja z jednej strony traktuję to jako zabawę, ale z drugiej strony wiem, że to jest rafa gdzieś tam pod tą wodą i co chwila mogę popełniać jakieś błędy, dlatego bardzo uważnie zwracałem uwagę na to, co robię. Analizowałem swoje zachowanie i powiem wam, to jest najlepsze, co można dla siebie zrobić, że dlatego mówię o tym kwestionowaniu status quo, że nie polegamy wyłącznie na swojej intuicji. Wszystko, co robimy, testujemy, sprawdzamy, zastanawiamy się nad tym, podważamy te nasze wybory, szukamy dziury w całym, bo dzięki temu zdobywamy nową wiedzę, możemy iść do przodu. I jeżeli oceniacie po efektach, to widać, że to się po prostu sprawdziło. No i when, no to był ten lipiec 2012, kiedy powiedziałem, że odpalam bloga. Lipiec 2013, kiedy definitywnie odszedłem z pracy. W styczniu podjąłem decyzję i zakomunikowałem mojemu szefowi, także mój proces odejścia z pracy także był, z pracy etatowej także był bardzo długi. Pół roku to trwało. I 2014, kiedy się okazało, że doganiam tych moich idoli, na których się wzoruję. Jeżeli spojrzycie na to, jaki ruch miał Pat w całym 2014 roku, to w zasadzie można powiedzieć, że jesteśmy blisko. On miał 1 660 000 osób na swoim blogu przez cały rok, a ja miałem 1 620 000. Co dopiero teraz, w styczniu, jak przygotowywałem, jakby analizowałem te dane, dopiero do mnie dotarło, bo on też opublikował swoje statystyki. I teraz zobaczcie. Jesteśmy tu w Polsce, on jest gdzieś tam globalnie. Możemy tu z Polski i w Polsce, niekoniecznie wychodząc za nią, ja bloguję po polsku, podcastuję po polsku, docierać do nawet większej liczby osób niż ci wielcy, na których my się gdzieś tam wzorujemy. Absolutnie nie mamy żadnych powodów do kompleksów. To, co w Polsce się dzieje, a mówię to jako bloger, który już w tej chwili się orientuje troszeczkę w blogosferze, to, co w Polsce się dzieje, jeżeli chodzi o współpracę komercyjną pomiędzy firmami, brandami, a blogosferą, jest absolutnie unikalne na świecie. Absolutnie unikalne na świecie. Mogę z przyjemnością ogłosić, bo podcast się ukaże z opóźnieniem, mogę z przyjemnością ogłosić, że we wrześniu, w połowie września, będę występował na takiej konferencji, to jest odłam konferencji amerykańskiej. Konferencja się nazywa New Media Europe w Manchesterze, gdzie będę właśnie opowiadał o przykładach udanych współpracy pomiędzy firmami a blogosferą. Bo jak wysłałem zestawy przykładów, case'ów, o których mógłbym opowiedzieć, to się okazało, że nigdzie na świecie się tego nie robi. Nigdzie. Także jesteśmy, możemy być również w tym obszarze jakimś tam wzorem dla świata. Oczywiście to nie jest jedyny obszar, w którym możemy być wzorem dla świata. Kończę, podsumowując. Także na koniec. Why, how and when. Odpowiedzcie sobie przede wszystkim, co was motywuje. Poszukajcie. Jeżeli dzisiaj nie macie tego, to poszukajcie tego. Poszukajcie tego w sobie. Dla mnie to jest znowu, dzisiaj na moim etapie życia to jest odpowiedź na pytanie, co chcę zostawić po sobie. Co ktoś będzie mógł napisać na moim nagrobku? Mówię zupełnie poważnie. To nie jest takie trywialne pytanie. Co będzie można napisać na moim nagrobku? Wspaniały ojciec, czy może ojciec, którego nie było? Gość, który pomógł ludziom, czy może gość, który no nie wiadomo co robił, tak? Fajne fury sobie kupował, nie? Fajne fury są fajne. By the way, propozycja dla was. Fajnych fur nie opłaca się kupować w tym kraju, ani w żadnym innym. Wiecie, ile kosztuje wypożyczenie Ferrari we Włoszech? Ktoś ma w ogóle pojęcie? Jedziemy do Maranello i pożyczamy Ferrari. 300 euro za ile? 20 minut jeżdżenia chyba jest taniej niż 300 euro. 300 euro jest chyba z godzina jeżdżenia, gdzie siadamy z ekspertem, on nas wiezie i tak dalej. 300 euro. No to każdy z was to ma. Tak? Czyli jakby Ferrari można pojeździć za naprawdę małe pieniądze, nie ma sensu go trzymać w garażu.
I tak dalej, i tak dalej. Jeżeli poszukamy takich... Znaczy, warto przewartościowywać to, co widzicie. Niekoniecznie musicie wierzyć w to, co wam świat zewnętrzny podpowiada. How? When? No i znowu, im szybciej poznamy swoje why, tym szybciej znajdziemy sposób na to i odpowiedni czas na zmiany, czego wszystkim wam życzę. Ostatni punkt. Każdy z nas ma taką samą ilość czasu. Steve Jobs, wy... Ja, Bolmer, czy kogokolwiek tam sobie wymienicie, Mark Zuckerberg, 24 godziny na dobę. 24 godziny na dobę. Decyzja jest wasza. Dzięki wielkie, mam nadzieję, że to było motywujące. Tak miało być podobno. A jeżeli macie jakiekolwiek pytania, to śmiało zadawajcie, jakiekolwiek. O, jest pierwsze pytanie. Ile zarobiłeś w zeszłym roku? Ile zarobiłeś? Cześć, Michał, Jacek Adamczyk. Cześć. Mam takie pytanie a propos tych elementów coachingowych, tych elementów motywacyjnych, które zawierasz w swoim blogu, podcastach, prezentacjach nawet, bo dla mnie jak oszczędzać pieniądze z tyłu głowy zapala pewne cyferki. Dzisiaj nawet w twojej prezentacji było, nie wiem, 90% takich elementów motywacyjnych. Czy to był jakiś element jakiegoś szerzej zakrojonego procesu w twoim blogu? Wprowadzanie tych elementów coachingowych? Czy to wyszło przypadkiem? Tak jest moje pytanie. Powiem tak, jak rozmawiałem z Magdą, Magda, gdzie jest Magda? Jak rozmawiałem z Magdą przed wystąpieniem, to pytałem, Magda potwierdzi, czy mam zrobić taką prezentację z gruntu rzeczy finansową, czy bardziej inspirującą? I Magda odpowiedziała, bardziej inspirującą. Później jeszcze na Twitterze się upewniałem, czyli tam dwa dni temu chyba zadałem takie pytanie, czy wczoraj takie pytanie, czy na pewno A, inspirująca, B, taka bardziej finansowa. I jakby odpowiedzi były mieszane, ale raczej w kierunku inspiracji. I to jest tak, ja na pewno nie chcę być takim gościem, który mówi o rozwoju osobistym. Bo mnie ten temat mierzi, mówiąc zupełnie wprost. Jest bardzo dużo szarlatanów, jest dużo też osób, które robią dużo szumu. A ja na przykład mam taki punkt widzenia, że ja się boję skrzywdzić, w tym sensie, że zwracam uwagę na to, żeby tym, co mówię i co komunikuję, nie doprowadzić kogoś do takiej sytuacji, że podejmie błędne decyzje. Dlatego ja się bardzo mocno dystansuję. Także też jakby jeszcze raz powiem, że to, co wam pokazywałem, to są moje przemyślenia, moje doświadczenia na podstawie mojego życia. I to, czy one się aplikują, czy nie aplikują do waszego życia, to jest oddzielna kwestia, po prostu, jeżeli wysupłacie z tej prezentacji dwa punkty, które były dla was istotne, to już będzie mój sukces. To już będzie mój sukces. Nie, nie mam takich planów. Mówiąc o planach blogowych, zupełnie wprost, to jest tak, że na ten rok będę ogłaszał bardzo dużą współpracę z bardzo dużym partnerem. Chciałbym wam powiedzieć wprost, ale nie mogę jeszcze. Ona będzie trwała 12 miesięcy i z tym partnerem zrealizuję rzeczy, których nie udało mi się zrobić w zeszłym roku. Między innymi zrobimy kurs dla osób, które są zadłużone, które chcą wyjść z długów i nie wiedzą jak. Spirala zadłużenia i wydostawanie się z niej. No, różnice scenariusze i sposoby. I ten kurs będzie absolutnie bezpłatny dla każdego chętnego, bo ja nie mam serca brać pieniędzy od ludzi, którzy są zadłużeni. W ogóle mi się to w światopoglądzie nie mieści, nie? Więc to jest coś takiego, co bym chciał dać w tym roku jako jeden element i wiem, że dam. Drugi element to jest książka, nad którą pracuję i która w drugiej połowie roku powinna się ukazać, która też dla mnie będzie takim... Książka stricte o tematyce finansowej, ale obalająca sporo mitów czy wyobrażeń na temat tego, jak co jest ważne, co jest nieważne w kontekście finansów. Jeżeli obserwowaliście elementarz inwestora w tym roku, to w zeszłym roku, przepraszam, to on będzie kontynuowany, tylko muszę od niego odsapnąć, po prostu strasznie mnie zmęczył ten temat. Tam żeśmy sobie ze Zbyszkiem po prostu narzucili straszny reżim. 48 artykułów się w zeszłym roku ukazało na ten temat i podcastów. I szczerze mówiąc, pod koniec roku już miałem tak serdecznie dosyć tej tematyki, że zresztą wiem, że ona zdominowała w pewnym sensie, gdzieś tam się te proporcje zachwiały. Ja oczywiście chcę się dzielić, znaczy dzisiaj traktuję blog jako coś, co służy innym, ale niekoniecznie musi być związane stricte z tematyką oszczędzania, czyli dzielę się też innymi doświadczeniami, z jakich narzędzi korzystam i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale jednak gdzieś w tle, mimo wszystko te pieniądze są bardzo mocne i ta tematyka zostanie, będzie osadzona w finansach osobistych.
może nie tylko związana z oszczędzaniem, ale szerokie spojrzenie na finanse, również aspekty związane z pewną, powiedziałbym, no, finansami, czy zachowaniami, finansami behawioralnymi, no, tak mówiąc wprost, tak? Czyli trochę psychologii i tego, w jaki sposób ona rzutuje na pieniądze. I teraz, jeżeli spojrzysz z tej perspektywy, to sorry, o tej psychologii z różnych aspektów, typu właśnie, wiesz, jak codziennie wstawać prawą nogą i tak dalej, trzeba sobie gdzieś tam to w głowie poukładać. Ja nie mówię, że to są wszystko dobre rozwiązania. Nie, to znaczy każdy musi sobie wybrać coś dla siebie. I na pewno nie będzie tak, że każdy tekst, który ja publikuję na blogu, trafia do każdej osoby, która blog czyta. To miałem kiedyś takie wyobrażenie, że tak powinno być, ale już to przewartościowałem. Już się sam pogodziłem z tym, że tak nie będzie, że zawsze znajdą się osoby, które są bardzo zadowolone z danego tekstu i zawsze znajdą się osoby, które są skrajnie niezadowolone, powiedzą nie, w ogóle odszedłeś od tematyki i tak dalej. Ale już w tej chwili mam do tego dystans. To znaczy mówię, ja robię swoje. Ja chcę publikować dobre jakościowo materiały z różnych obszarów, gdzieś tam dotykających finansów przede wszystkim oczywiście, a po prostu niech każdy wybiera to, co dla niego jest wartościowe. Trochę pokrętnie, ale chyba odpowiedziałem. Dzięki. Okej. Okay. Proszę bardzo. Mam dwa pytania. Śmiało. Jak sobie radzisz z obowiązkami rodzinnymi, jakby z ustawieniem priorytetów między rodziną a swoimi osobistymi jakimiś celami, no bo to się kompletnie zmienia w momencie, kiedy się pojawiają dzieci, rodzina, kredyty i tego typu rzeczy. A drugie pytanie, które mi się nasunęło, jak to się stało, że tak zmotywowana, zorganizowana osoba jeszcze do tej pory nie odwiedziła osobiście Pata Flynna? Dobra, to są bardzo dobre pytania. To są bardzo dobre pytania. Jak masz na imię? Bartek. Bartek, to są bardzo dobre pytania. Amerykanie tak zawsze mówią. This is a very good question. Very good question. Tough one. Więc tak, pierwsze. Dobrze, mojej żony tu nie ma. Postaram się, żeby tego nie usłyszała. Ale za dużo was jest. Muszę ważyć słowa. To jest tak, że ja sobie ewidentnie nie radzę. To znaczy ja jestem pracoholikiem, ja mam tego głęboką świadomość i mam to niesamowite szczęście i radość, że moja żona jest bardzo wyrozumiałą osobą i bardzo tolerancyjną w stosunku do mojej aktywności, co nie znaczy, że jej cierpliwość jest nieskończona. To jest pierwsza rzecz. Mój cel osobisty na ten rok, zresztą na zeszły rok też był, ale niewiele z tego wyszło. Mój cel osobisty na ten rok to jest ciąć wszystko, co nie jest związane z korowymi projektami, których wyznaczyłem sobie 3 w tym roku i nie jest, jakby nie wspiera, stoi w kolizji gdzieś tam z rodziną. Dlatego to wystąpienie, ono było wcześniej zakontraktowane, Magdzie obiecałem, gdzie znowu Magda jest, Magdzie obiecałem już dawno temu, Magda chciała, żebym ja przyjechał, nie zdradzę tajemnicy, żebym przyjechał na pierwszą aulę. Rozmawiała o tym ze mną, chyba nie pamiętam, w sierpniu zeszłym roku. I powiem tak, ja wycinam większość tego typu aktywności, także to wystąpienie, później mam spotkanie gdzieś tam na Wenusjankach w Warszawie i powiedziałem sobie więcej nie. Nawet odrzuciłem propozycję TEDxa. Mówię zupełnie poważnie, czyli była jakaś tam propozycja ze strony TEDxa, nie warszawskiego, tylko jakiegoś tam regionalnego, odrzuciłem, powiedziałem guys, sorry, po prostu to nie jest ten moment. I muszę w swoim życiu wprowadzić zmiany i to jest to, co wam mówiłem, tylko ja za to odpowiadam. I teraz to są bolesne decyzje, bo bardzo dużo rzeczy muszę wyciąć ze swojego życia po to, żeby być bardziej dla rodziny, ale to znowu, to jest praca każdego dnia, tak? Czyli jeżeli siadam do odrobienia lekcji z moją córką, to już jest dobrze. To już jest dobrze, bo już jej pomogłem. To jest pierwsze pytanie. A drugie pytanie brzmiało, dlaczego nie pojechałem do Pata Flynna jeszcze. Dobra, to będzie publicznie. To powiem publicznie, ale to możecie zachować dla siebie w życiu. Mówić, no, wszystko jedno. Mam z żoną taki układ, że nie jeżdżę do Stanów Zjednoczonych. Mówię zupełnie poważnie. Byłem, parę razy byłem, ale mam taki układ, że nie jeżdżę do Stanów Zjednoczonych. Nie będę wnikał w powody. Była w zeszłym roku okazja. Pat Flynn był na Filipinach. Przy czym w zeszłym roku to było coś takiego strasznego, że ja dopiero rzuciłem pracę na etacie, ja nie wiedziałem, czy ja będę w stanie, czy ja zarobię tyle pieniędzy, żeby móc sobie pozwolić na wyjazd na Filipiny. To nie o to chodzi, że pieniędzy nie mam, tylko po prostu też racjonalnie podchodzę do tego. Te pieniądze, które mam, to są pieniądze, które wydajemy na życie. To one nie są po to, żeby spełniać swoje zachcianki. I
No w tym roku, gdyby się wydarzył taki wyjazd, to bym pojechał bez problemu. No to jakoś bym to z żoną załatwił, nie, zabrałbym no cokolwiek. Ale do Stanów niechętnie. To jest też ten ból, że ja bardzo chętnie bym jeździł na konferencje do Stanów. Na przykład jeden z moich takich marzeń, można powiedzieć, no powiem wprost, może jednak żona usłyszy. Jednym z takich moich marzeń jest to, żeby pojechać na World Domination Summit. To jest konferencja taka bardzo inspirująca dla ludzi creatives, blogerów i tak dalej, organizowana przez Chrisa Gilbo, tego, który jest autorem książki $100 Startup. To jest gość, który jednym z celów, jaki sobie w życiu postawił, było odwiedzenie wszystkich krajów na świecie przed 35 i cholera mu się udało. Nie? Także świetny facet, grupujący świetnych ludzi wokół siebie, konferencja w Portland, zawsze w lipcu. No już byłem, naprawdę, już dwa razy byłem nad kup bilet, tak, ten, ale niestety żona zawsze mówi nie, więc dlatego nie jeżdżę. Ale myślę, że to nadejdzie. Pat wczoraj wysłał informację, że bardzo żałuje, że bardzo zazdrości tym, którzy przyjeżdżają na konferencje do Europy, bo się coraz fajniejsze konferencje zaczynają w Europie organizować, więc mam nadzieję, że kiedyś się w końcu skusi i przyjedzie, więc być może będzie okazja tutaj gdzieś. To dojdzie do skutku. To... Dziękuję. O, właśnie. Dziękuję. Proszę bardzo. To. Nazywam się Damian. Mam takie pytanko do ciebie odnośnie tego, jak zacząłeś, bo tam tak publicznie mówisz o swoim sukcesie, że inwestujesz, zarabiasz. I jak twoje najbliższe otoczenie zareagowało? Ta taka polska zawiść, nie? Bo na pewno się to pojawiło. A najbliższe to co to jest? Rodzina no, taka najbliższa? Takie ciotki, wujki, tata, mama, ciocia, wujek. No. Znajomi oczywiście. Ja myślę, że, znaczy powiem tak, mam chyba w znajomych dwie ciocie na Facebooku, więcej nie mam i nie widziałem jakichś przejawów tam zawiści, nienawiści czy czegokolwiek takiego, nie. Myślę, że ja jestem trochę traktowany w rodzinie jako taki dziwak, nie? Bo siedzę w domu, coś tam piszę i podobno zarabiam. Wiesz jak to jest. To jak masz osoby, które... Ja mam 40, nie? Ponad. Więc jeżeli masz ciocię, no to ciocia ma tam powiedzmy 50 parę, powiedzmy 60, nie? No to jej postrzeganie świata jest trochę inne, nie? Jak to gość może nie chodzić, nie odbijać karty tam w fabryce i zarabiać pieniądze? Nie, jakby... Nie mam takiego też bezpośredniego feedbacku, o jak to dobrze, że tak świetnie sobie radzisz i zarabiasz super kasę, nie? To też tego nie mam, czyli to jest raczej taka, wiesz, no jest cisza w rodzinie. Niektórzy gdzieś tam po cichu kibicują, bo gdzieś jakieś siostry cioteczne i tak dalej, no to wiadomo, no to dla nich to też jest zjawiskowe, że tam jakiś gość, w sensie ich brat cioteczny w internecie nagle coś mu się udaje osiągać, wiesz, ale jest taki efekt pozytywny w sensie takim, że jak występowałem w telewizjach różnych i nikomu o tym nie powiedziałem w rodzinie, to później było, jak to, byłeś w telewizji i nie dałeś nam znać, żebyśmy cię zobaczyli, więc wiesz, już od pewnego momentu daję cynk mojemu tacie i on jakoś to sprytnie rozprowadza po rodzinie. Także zawsze jak gdzieś tam idę, właśnie TVN, Polsat, coś tam, no to puszczam maila do taty, tata, jutro tam 10:30. Tak, i już wiesz, jakoś się to... Ja już nie jestem w to zaangażowany, także o tyle to jest fajne, że wiesz, tylko tacie daje znać, a później już tam... Czyli nie miałeś przypadku, że ktoś, na przykład jakiś kolega ci powiedział, ej Michał, ja cię teraz nie lubię na przykład, bo to by się powiodło albo coś takiego, nie? Znaczy wiesz co, to jest też przestroga dla wszystkich, myślę, którzy zaczynają zarabiać pieniądze. To jest wręcz odwrotnie. To znaczy jak zaczynasz być gościem, który gdzieś tam jest, zdobywa jakąś popularność, a tym bardziej zaczyna mieć pieniądze, to masa znajomych się koło ciebie pojawia. To nie jest tak, że ludzie są, znaczy wiesz, fałszywych znajomych często też, nie? Gdzieś tam ktoś tam odświeża kontakt po 10 latach i mówi, o, cześć, co u ciebie słychać, nie? No, ja mówię, no wszystko w porządku, dziękuję. Także no, to raczej bym w drugą stronę patrzył na to, że w tej chwili muszę dużo bardziej filtrować to, co się dzieje wokół mnie, i też odpowiadając znowu na pytanie, jakby nawiązując do tego pytania Bartka, na przykład z kim się umawiam i po co, bo szkoda mi czasu, mówiąc zupełnie wprost, tak? Znaczy ja dzisiaj podejmuję takie decyzje, że jeżeli mam, nie wiem, walczyłem o to, żeby mieć czas dla znajomych, ale takich znajomych, wiesz, najbliższych, takich, których gdzieś tam miałem, mam, których czuję, że sam nie dopieszczam, w sensie takim, że zbyt luźne te relacje mamy, za rzadko się spotykamy po prostu i dla rodziny. W związku z tym, jeżeli to były moje cele, to nie powinienem szukać sobie nowych znajomych. To wcale nie jest takie oczywiste. Wiesz, o co chodzi? To nie jest tak, że jestem anty w stosunku do ludzi, nie. Ale też jakby chcę zadbać o te relacje, które uważam, że są ważne. Tylko
nie widać, żeby one były ważne. Wiesz, o co chodzi. No. Dziękuję. Proszę bardzo. Po kolei. Będę cześć, się streszczał. Patryk. I mam takie pytanie bardziej odnośnie blogowania, bo na jednym, w jednym z ostatnich podcastów tam mówiłeś, że bardzo się zastanawialiście, czy tam robić elementarz inwestora o Forexie, bo tak. Śliski temat powiedzmy. I czy miałeś jeszcze takie inne właśnie momenty, w którym bardzo się zastanawiałeś, czy wyjść, czy możesz nie stracić zaufania? Jakieś, nie wiem, czy przy wejściu w afiliację, czy coś takiego, nie? Cały czas mam, wiesz, znaczy nawet ta pierwsza oferta afiliacyjna, to było takie pytanie, co się wydarzy, nie? Przy czym przy pierwszej tej, czyli to była ta lokata Begi, że to Optima, to mi się wydawało, że to nic z tego nie będzie. Czyli jakby nie miałem takiej, jakby wiesz, takiego przeświadczenia, że o, robię coś tutaj takiego, że to zaraz z tego będzie jakiś tam pasztet, nie? Nie, nie, to wtedy jakby autentycznie, no wracałem, ta historia jest po prostu mega zabawna. Jechałem do Berlina na konferencję Alive, później wracałem pociągiem i mówię sobie, cholera jasna, 6 dni czy tam 7 dni bez artykułu na blogu, muszę coś puścić, muszę coś puścić. I mówię, dobra, jest taka oferta, no dobra, może coś zarobię jeszcze przy okazji. I rzeczywiście ona jest świetna, znaczy jak ją przeanalizuję, to nie jest tak, że siedzę i analizuję każdą ofertę, ale wiesz, jak przeanalizowałem, mówię, kurde, to jest po prostu, że mnie tak olśniło, że to są wielkie procenty. To w takich sytuacjach tak, znaczy w sensie puszczam i to poleciało trochę na żywioł, ale są takie sytuacje. Forex był bardzo trudnym tematem, on jest śliski, kontrowersyjny i tak dalej. Tak jak mówiłem w podcaście, baliśmy się ze Zbyszkiem, znaczy my wiedzieliśmy, że dołożymy wszelkich starań, żeby ten temat pokazać dobrze, znaczy w sensie rozpracować go dobrze. No ale efekt mógł być, znaczy w sensie był niewiadomy. I teraz dzisiaj mam bardzo dużą odwagę w robieniu tego, co chcę zrobić, bez liczenia się z konsekwencjami. To znaczy uważam, że nie ma takiego tematu, który o ile chciałbym się nim zająć, to powinienem dobrze rozważyć, jakie będą skutki. Nie, nie. Po prostu trzeba go dobrze zrobić. Jak go dobrze zrobię, to niech się dzieje, co chce. Znaczy uważam, że wiesz, jakość sama się broni. I to, ale to przyszło z czasem. To przyszło w tym, jakby w ubiegłym roku, tak, gdzie tam, no mówię, dostajesz takich 10-15 zewnętrznych potwierdzeń, że robota, którą robisz, jest dobra. No to jak ci wszyscy mówią, że dobra, to nie ma podstaw, żeby w to nie wierzyć, no. Dzięki. Proszę. Cześć, Michał Bartek. Cześć. Mam takie pytanie, bo domyślam się, wiem, że jesteś perfekcjonistą i chciałem się dowiedzieć, jak radzisz sobie z taką pułapką związaną z perfekcjonizmem pod tytułem wieczne analizowanie, staranie się poprawianie, no poprawianie swojej pracy, no które ciągnie się w nieskończoność i jak sobie radzisz z tym, znaczy kiedy mówisz stop, stop. Kiedy mówisz stop i chcesz publikować swoje. Dobra, jak zadawałeś pytanie, to myślałem nad odpowiedzią i mam gotową odpowiedź, nie? Dawaj. Ale to powiem ci, że ze 3 warianty przećwiczyłem, nie? Więc powiem... Powiem tak, ja oprócz tego, że jestem perfekcjonistą, jestem gigantycznym leniem. Ja wiem, że tego być może nie widać po efektach, ale to jest tak, że po prostu gdzieś ten leń wewnętrzny, on mnie stopuje. W sensie taki mówi, dobra stary, no przeginasz po prostu, po co? Weź się zastanów. I tak to łyknął. Także nie, i to też nie jest tak, że ja nie popełniam błędów. Trochę jest tak, że to, że popełniam błędy, pomimo tego, że wrzucę w coś dużo pracy, powoduje, że mam świadomość, że nie ma sensu wrzucać tak dużo pracy, bo i tak te błędy popełnię. Rozumiesz? Czyli dzisiaj na przykład wolę wypuścić wpis. Oczywiście staram się, żeby był dopracowany i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli ktoś w komentarzach wytknie, że tam coś się rąbnąłem, co mi się czasami zdarza, to po prostu skoryguję. Czyli dla mnie to jest też taka przewaga tego medium internetowego, że jednak da się tam, to nie jest tak, że to jakby wyszła książka i tam jest literówka na czwartej stronie i już się nic nie da zrobić, nie? No, odpowiedziałem? Dzięki. Proszę bardzo. Cześć, ja mam takie pytanie, bo mówiłeś tutaj w swojej prezentacji, że jakby nie byłeś specem od finansów, jak zaczynałeś. Nadal nie jestem. No i nadal nie jesteś i mam takie pytanie, jak jakby wybrać temat, jeżeli nas interesuje bardzo dużo rzeczy, to jak wybrać temat, w którym moglibyśmy blogować? Dla początkujących blogerów może. Dobra, to jest długi temat, ale zacznę tak prosto. Czyli tak, pomyśl sobie nad tym,
co cię interesuje, a później spróbuj wymyśleć, i to jest to, co ja zrobiłem, to ja tak zrobiłem, spróbuj wymyślić 30 tematów albo 40 tematów, na które mogłabyś napisać. Jeżeli myślisz o tym, żeby to robić sensownie, systematycznie i żeby to miało jakiś charakter ciągłości. Jeżeli wymyślisz 40 tematów i założysz, że to jest, jakby ukazują się te artykuły dwa razy w tygodniu na przykład, po miesiącu będziesz wiedziała, czy ty jesteś w stanie tak często pisać, czy nie. Ale tak sobie, ja tak sobie zakładałem na samym początku, tak? Czyli mówię dwa razy w tygodniu, 8 materiałów miesięcznie, tak? I potrzebuję mieć materiały na co najmniej 3-4 miesiące zaplanowane w głowie. To nie to, że napisane, tylko jakby, żebym wiedział, co chcę zrobić. Wtedy pojawił się cykl, budżet domowy i tak dalej. Czyli już od pierwszego artykułu było wiadomo, że to będzie cykl. I jeżeli sobie to zaplanujesz i na każdy z tych tematów potrafisz sobie powiedzieć, ok, napiszę na ten, napiszę to i to, uważam, że to będzie ciekawe, interesujące dla kogoś, kto na ten temat nic nie wie albo chciałby się dowiedzieć więcej, tak? To będziesz wiedziała, że masz taki temat i jednocześnie nadal twoje serce będzie po stronie tego, żeby to robić, a nie, że zbuntujesz się sama przed sobą, powiesz, nie, dobra, jednak mi się znudził ten pomysł, tak? To jest dobra koncepcja, dobra droga, żeby pójść do przodu, autentycznie, czyli plan, w pewnym sensie plan. Właśnie chodzi mi o to, że jeżeli jest kilka takich tematów, które no, nie mogą egzystować za bardzo razem na jednym blogu, bo po prostu staniemy się jakoś tam niewiarygodni. Ludzie powiedzą, o, tu piszę o czymś takim, a zaraz tu jest całkowicie co innego. No to nie ma nic wspólnego z wiarygodnością. Możesz być bardzo wiarygodna, poruszając różne tematy. Oczywiście ryzyko, które jest, to jest, że ktoś, kto do ciebie przychodzi, nie będzie wiedział, o czym ty piszesz, tak? Czy bo skaczesz z kwiatka na kwiatek. Zobacz, ja trochę zepsułem ten mój blog. Piszę na różne tematy, pomimo że wytyka mi się czasami, że to nazwa jest jak oszczędzać pieniądze, powinieneś pisać o tym, jak oszczędzać pieniądze, kropka, tak? Czyli to nie jest tak, że w formule bloga, bez względu na jego nazwę, nie mieszczą ci się różne tematy, dlatego że ludzie nie przychodzą na bloga dla tematów w pewnym momencie. Oczywiście z Google'a to wpadają zawsze po konkretny temat, Google im podpowie, tak? Kefiry, tu, nie? LEDy, tu. Coś tam jeszcze, nie? Ale w pewnym momencie, jeżeli jesteś interesująca, zaczyna się wokół ciebie pojawiać pewna społeczność i teraz uwaga, ta społeczność wcale nie musi być duża. To może być 100, 200, 300, 500 osób, które chcą do ciebie wracać, dlatego że podoba im się styl, w jakim to robisz, pogłębienie tematów i tak dalej. Ja mówię znowu jako blog specjalistyczny, tak? To one będą wracać bez względu na to, co ty napiszesz, dlatego że u blogera najcenniejsze, co jest, i to mu jest całą świadomością, to jest w pewnym sensie podglądanie jego sposobu postrzegania świata. Czyli my wchodzimy do blogerów po to, żeby przeczytać ich subiektywną opinię. Nie obiektywną, subiektywną. Oczywiście, jeżeli to jest charakter poradnikowy bloga, to wiadomo, że to nie może być taka subiektywna opinia, która jest nieosadzona w rzeczywistości. Zobaczcie moje teksty, one są jakby, staram się obiektywizować, ale gdzieś tam pod spodem zawsze jest ta moja opinia, czy moje stanowisko w stosunku do produktów typu, nie wiem, dług, polisa UFK i tak dalej, i tak dalej. Da się to wyłuskać, tak? Więc jeżeli masz już to grono, jeżeli zbudowałeś to grono, możesz zacząć z jedną tematyką na przykład, a później stopniowo poszerzać i patrzeć, co się dzieje, czy ten ruch ci spada, czy rośnie, tak? Ja mogę powiedzieć tylko tak, gdybym słuchał opinii osób, które komentują na temat tego, jak ja powinienem prowadzić swój blog, to pewnie bym nie miał takich efektów, jakie mam dzisiaj. I to też jest, też warto mieć takie postrzeganie, to też taka wskazówka dla każdego, kto bloguje. Procent osób, które komentują w stosunku do procenta osób, które odwiedzają waszego bloga, to jest mniej więcej 0,1%, czasami nawet mniej. I teraz, jeżeli wśród tej 0,1%, co jest kompletnie niereprezentatywne dla ruchu, który macie na blogu, tak? Jeżeli w tej 0,1% znajdzie się 5% krytycznych głosów, to ile to jest po przecinku? Ile to jest za zerem? Dużo, nie? Czwarte miejsce po przecinku? Wszystko jedno. Teraz pytanie, czy warto, a nasza psychika, znaczy nasza głowa działa w taki sposób. Jeżeli masz 10 komentarzy pozytywnych i jeden komentarz negatywny, to założę się, że ten negatywny zwróci twoją uwagę dużo, dużo bardziej niż te 10 pozytywnych. Bo do pozytywnych się bardzo szybko przyzwyczajamy i traktujemy jako normę, a te stanowią pewne odstępstwo od reguły. I to jest jeszcze bolesne odstępstwo od reguły, bo być może ten komentarz jest podszyty krytyką, która jest celna.
tak? Czyli krótko mówiąc, trafia do nas i musimy w jakiś sposób się do niej odnieść. Nie musimy komentować, ale jakby wewnętrznie musimy to przetrawić, tak? I wiesz, także też, żeby nie wyciągać za dużo wniosków na podstawie tych krytycznych głosów, bo wiadomo, że to są głosy, które powstały w wyniku pewnej polaryzacji. Ja napisałem coś, co pobudziło tą osobę do wyrażenia swojej opinii, a krytyczną opinię dużo łatwiej wyrazić niż konstruktywną wbrew pozorom. W internecie. Bo twarzą w twarz nie. Jeszcze jakieś pytania? Dobra, to teraz tam idę. Będą dwa mikrofony. Cześć Michał, z tej strony Michał. Też. Cześć Michał. Po pierwsze gratuluję ci szeroko pojętego sukcesu. Dzięki za zeszły rok i ogólnie. I dwa pytania. Pierwsze od technicznej, a propos blogowania. Na ile sam się uczyłeś programowania i pisania swojej strony, na ile to outsourcujesz? Mhm. I drugie pytanie. Masz 40 lat z haczykiem, 20 parę lat spędziłeś na etacie. W tej chwili jest zmiana, tylko właśnie blog, trzy zasady, why, how, when. Co będzie dalej? Jak długo to się utrzyma i jakie są plany na przyszłość? Pytam, wiem, że to jest później do zweryfikowania, ale chciałbym wiedzieć mniej więcej, jaki to będzie kierunek. Jasne, dobra. Reguła 100% transparentności w tym przypadku, w związku z tym odpowiadam. Dobra, pierwsze pytanie było na temat tego, jak ogarniam szczegóły wszystkie programistyczne i tak dalej. Ten blok, który widzicie, czyli to, co widać u mnie w tej chwili, to jest 100% mojej pracy, czyli ja się wywodzę z IT, byłem kiedyś tam administratorem, później byłem szefem działu IT, później przeszedłem na drugą stronę barykady, czyli zająłem się sprzedażą i business developmentem w firmie informatycznej, czyli jakieś korzenie tam mam. Nawet kiedyś napisałem, pisałem kiedyś dema na ZX Spectrum, później nawet napisałem grę na taki egzotyczny komputer, który się sam Cope nazywał. To było gdzieś tam sprzedawane w UK, oficjalnie wyszło jako gra, więc pewne doświadczenie programistyczne mam, aczkolwiek ono jest kompletnie nieprzydatne w świecie HTML, CSS i te wszystkie inne rzeczy. Ale powiedzmy, że łatwo mi jest przyswajać tą wiedzę. Czyli jak gdzieś coś poczytam, jakieś wzorce przećwiczę, no to po prostu wgryzam się w to. I nad tym szablonem, który jest, to jest gotowy szablon, który ja gdzieś tam dostosowywałem do swoich wymogów. To mi zajęło tygodnie, ale się udało, tak? I ja już tego nie dotykam, już mi się nie chce. Chciałbym mieć nową szatę na blogu, taką fajniejszą i tak dalej, przydatniejszą, łatwiej, czytelniejszą, większe literki i tak dalej, ale po prostu już się boję dotykać w tej chwili. W tej chwili outsourcuję. Czyli teraz na przykład, jeżeli pracowałem nad kursem budżet domowy w tydzień, to całość była zrobiona przez dewelopera, ja już się nie dotykałem. Oczywiście z gotowych komponentów, ale on tam wszystkie zmiany wprowadzał. I to jest ten model, który jest dla mnie okej, dlatego że to jest bardzo prosta kalkulacja. Czyli jeżeli dzisiaj wiem, ile zarobiłem w 2014 roku, jeżeli podzielę to przez liczbę godzin roboczych, to po prostu moja godzina kosztuje X. I nieważne, czy to jest odkurzanie, czy to jest ścięcie trawnika, którego nie mam, jako przykład tylko podaję, czy zatrudnienie kogoś do jakiejś pracy, którą mógłbym ja wykonać, to jest kwestia tego, że po prostu bardziej mi się opłaca zapłacić za to, niż wykonywać to samodzielnie. A jeszcze jeżeli weźmiemy pod uwagę ten skończony czas, no to po prostu totalnie nie ma to sensu. I super, że to w ogóle jest możliwe, tak? W sensie, że są możliwości finansowe, żeby płacić innym osobom za wykonywanie pracy. To pierwsze pytanie. Drugie pytanie było na temat przyszłości i takiej strategii, jak to będzie wyglądało w przyszłości. To trochę odwrócę, ale nawiążę do tego. Odwrócę w ten sposób, że moim idealnym biznesem jest biznes jednoosobowy, w którym nie muszę polegać na innych osobach. Ja pracowałem jako business development director, miałem ludzi pod sobą. Ludzie są różni. Czasem ma się świetny zespół, czasem gorszy. Niektórzy performują lepiej, niektórzy gorzej. Cały czas dla mnie było dosyć dużym stresem zwalnianie pracowników i nadal jest. Nawet nie zwalnianie, tylko jeżeli ktoś sam wybiera swoją ścieżkę życia i odchodzi po prostu z firmy, to jeżeli ja na nim polegam, to dla mnie jest to, w pewnym sensie odbieram to personalnie. Ja sobie z tym nigdy do końca nie poradziłem. Myślę, że to jest, znaczy jesteśmy ludźmi, tak? To są emocje. I powiem tak, zależy mi na tym, żeby budować biznes, który nie musi zatrudniać nikogo. Oczywiście podwykonawcy i tak dalej, faktura, firma, jak najbardziej funkcjonuje, no, jakby nie mam z tym problemu, ale nie chciałbym być pracodawcą takim w sensie sensu stricte, że zatrudniam pracowników.
I to jest tak mocne pragnienie z mojej strony, że dzisiaj wiele pomysłów, typu na przykład, a zróbmy aplikację mobilną, a zróbmy coś tam, a zbudujmy na tym biznes, a zróbmy porównywarkę ofert, a zróbmy coś tam jeszcze. Ja to skreślam, w tym sensie, że nie jest mi to do szczęścia potrzebne. Wiem, że to wymaga dużo pracy, wiem ile pracy to wymaga, bo byłem taką osobą, która takie projekty realizowała i nie chcę tego robić po prostu. Więc idealny model jest taki, żeby blog był blogiem i działalności okoliczne pozwalały mi zarobić na moje życie. Ja na blogu to otwarcie pisałem. Dla mnie poziom satysfakcjonujący absolutnie, nie muszę więcej zarabiać, to jest 200 tysięcy rocznie. Za to utrzymam rodzinę, będziemy sobie żyli normalnie. Nie mam większych potrzeb. Oczywiście, jak się pojawiają większe pieniądze, no... No cóż. Ale to nie znaczy, że mam je przejeść, to też jest istotne, tak? Czy gdzieś tam na przyszłość po prostu odkładać i tyle. Ewentualnie robić jakąś działalność, która jest, no, taka dobroczynna, nazwijmy to, bo to też jest, zaczyna być coraz ważniejsze w moim życiu, nie? I teraz tak. Czyli znowu strategia na przyszłość. Strategia jest taka, że trzymać to tak długo jak się da, ale jednocześnie wspólnie z partnerami pozyskiwać takich partnerów, żeby oni finansowali moją działalność. Czyli żeby to było, na przykład jestem zdeklarowanym przeciwnikiem paywalli, czyli tego wszystkiego, co widzicie na gazeta.pl, czy w innych serwisach internetowych takich typu Gazeta, Puls Biznesu, gdzie musicie płacić za dostęp do treści. No, uważam, że to jest absurd. I uważam, że to się nie przyjmie w skali makro. Oczywiście mogą to wszystko, wszystkie gazety wprowadzić, ale to nie jest tak, że będą miały wielu czytelników. Czyli być może same się wykoleją na tym. I to mówię jako gość, który, mówię, wyszedł z wydawnictw w 2002 roku, a przepracował w nich 9 lat prasowych wydawnictw. Po prostu ja wtedy podjąłem taką decyzję, że odchodzę z pracy, ponieważ uważam, że prasa tradycyjna się kończy. Jeżeli oni nie znajdą modelu na internet, to tam nie ma pieniędzy po prostu. I to się powoli zaczyna dziać. Czyli gdzieś tam spojrzałem w tą przyszłość, w moją szklaną kulę i tak wyszło. Moja szklana kula na dzisiaj mówi mi, chcę być gościem, który pokazuje, że jakościowe blogowanie jest możliwe, że da się na nim zarabiać i który spowoduje, że to nie będzie tak, że za rok czy za dwa lata Kominek będzie pisał, że to był rok Michała Szafrańskiego, a za nim długo, długo nic. Chcę zrobić tak, żeby tych blogerów, którzy potrafią utrzymywać się z działalności swojej w internecie, a jednocześnie jest to jakościowa działalność, było jak najwięcej. Dlaczego? Bo uważam, że to jest... Jest bardzo dużo osób, na tej sali założę się, że też, które mają gigantyczną wiedzę, którą można w cudzysłowie sprzedać innym, ale sprzedać w dużym cudzysłowie, zaoferować za darmo i znaleźć model na zarabianie na tej wiedzy. Okej? Czyli ja dzisiaj chcę być takim gościem, który trochę ciągnie tą blogosferę z jednej strony do góry, uważam, że mam do tego mandat, a z drugiej strony robić tą działalność, którą robiłem na blogu związaną z poprawianiem finansów osobistych 38 milionów Polaków. Oczywiście dużo mniej dociera, nie? Ale gdzieś to jest taki cel. I uważam, że to jest tak ambitny plan, że mogę go realizować jeszcze przez długi czas, dopóki mi się nie znudzi. Bo też zakładam, że się prędzej czy później może znudzić. Nie mam pomysłu, nie mam planu B. To znaczy też, wracając, plan B, jeżeli ktoś zakłada, że dzisiaj robi plan A, a jutro będzie, ale ma plan B, to znaczy, że być może nie stawia wszystkiego na plan A. Nie wierzy do końca w plan A. Ja dzisiaj bardzo wierzę w plan A. Ale gdzie ten statek popłynie, nie mam zielonego pojęcia. Odpowiedziałem? Dzięki. Okej, tam z lewej strony jakieś pytanie chyba jeszcze było. To już chyba przedostatnie będzie, bo trochę już jesteśmy po czasie. Tam mi nie przeszkadza, ja mogę tu siedzieć. Hej, ja się nazywam Marta i ja też Cześć. Tak do tematu blogowania trochę. Chciałam się spytać, jak zaczynałeś bloga, jak do ciebie ludzie trafiali? To jest tak, że jest taki, może inaczej, jakoszczędzaćpieniądze.pl/BFG, jak Blog Forum Gdańsk 2014. Tam są zebrane wszystkie materiały, BFG 2014, tam są zebrane wszystkie materiały dotyczące mojego blogowania. Tam jest w szczególności taki artykuł z PC formatu przedrukowany, który kiedyś tam napisałem, gdzie tłumaczyłem, jak to się działo na samym początku. Warto do niego zajrzeć. To jest tak, przede wszystkim Facebook mi wtedy pomógł. Po drugie, uważam, że absolutnie krytyczne, jakby jeżeli chodzi o blogowanie i kontakt z czytelnikami, absolutnie krytyczny jest newsletter. Ja od pierwszego dnia, kiedy posiadałem bloga, zbierałem adresy e-mailowe tych osób, które chciały dostawać powiadomienia o moich artykułach, o kolejnych artykułach na moim blogu. I mogę śmiało powiedzieć, że to newsletter rozbujał mojego bloga.
nie media społecznościowe. Aczkolwiek media społecznościowe były dobrym kanałem do pokazywania światu, że taki blog w ogóle istnieje. I pierwszy rok blogowania był takim rokiem, kiedy ja po prostu konsekwentnie trzymałem się tego scenariusza, newsletter plus media społecznościowe, zajawka każdego artykułu i tak dalej, oraz oczywiście interakcja z czytelnikami. Czyli jak już się te komentarze pojawiają, no to rozmawiamy, tak? I to było fajnie, to było łatwo opanować, bo tych komentarzy było mało. W tej chwili, powiem wam szczerze, czytam wszystko, ale nie jestem w stanie odpowiadać. Ale czytam wszystko. Także jak będziecie chcieli coś napisać, zamieścić i tak dalej, nieważne, maile też czytam wszystkie. Ale na przykład podam taki trik. Zrobiłem, był taki moment, że dostawałem już 400-450 maili dziennie od czytelników i zrobiłem taki trik, że na stronie kontakt napisałem, że nie odpowiadam na maile. To było ze 2 miesiące temu. Wiecie, że ta liczba spadła tak mniej więcej o połowę? Czyli jak się napisze, że się nie odpowiada na maile, to ludzie nie piszą. Ale to też jest dobre, bo zobaczcie, dobra, dwa komentarze jeszcze a propos tego. To jest o tyle dobre, że wtedy piszą ci najbardziej zdeterminowani. To jest pierwsza rzecz, czyli ktoś, kto jest zdeterminowany, napisze, tak? Pomimo, że musi się liczyć z tym, że ja być może nie odpowiem. Ja staram się odpowiadać na maile. I druga rzecz, która jest, też taki, w zasadzie zrobiłem taki eksperyment, chciałem zobaczyć, co się wydarzy. Chyba w ostatnim podcaście ogłosiłem, że będę rekrutował, ale proszę nie przysyłać do mnie CV, bo dopiero będę rekrutował, jak ogłoszę, że rekrutuję, nie? Czyli taki trochę, taki wypuściłem takiego gołębia, ale mówię, nie strzelać do niego. I wyobraźcie sobie, że na razie nikt nie napisał. Także nie wiem, jak to interpretować. Znaczy, z jednej strony mogę interpretować, że wszyscy mają taką świetną pracę, a z drugiej strony mogę też interpretować tak, że kurczę, jednak mam niesamowity posłuch u moich słuchaczy, bo skoro mówię, żeby nie przesyłać, to nie przesyłają. No, także to też jest fajne. Dobra, czy jeszcze jakieś pytania? Ostatnie. O, proszę, proszę. Śmiało. Ponieważ ja akurat jestem w tym wieku 40 lat, może moje pytania będą trochę nie z tej ziemi. Dawaj, tylko do mikrofonu mów, będę słyszał. Nazywam się Sławomir Kłusek i mam dwa pytania. Pierwsze pytanie może będzie trochę szokujące, ale powiem tak. Oprył się. Chodzi mi o kwestię tych komentarzy, bo tutaj padło takie stwierdzenie, że gdy chodzi o komentarze, to komentuje de facto 1/10 osób, które wchodzą na stronę. 1/10%. Co by było, gdyby na przykład jakiś bloger, powiedzmy popularny, zrobił taki może szokujący krok, zakazał dodawania komentarzy, po prostu zniósł tę możliwość i powiedziałby tak, kontakt, ale tylko przez maila. To po pierwsze, a po drugie pytanie też, no może takie trochę, no, kulturotwórcze. Mianowicie, jak tutaj, pana zdaniem, wpływa rozwój internetu i blogosfery w ogóle nowoczesnej technologii, na przykład na wypieranie języka polskiego przez język angielski, zwłaszcza w sferze finansowej? Dziękuję. To w drugiej, najpierw do tego drugiego się ustosunkuję, że to generalnie do profesora Miotka by się trzeba było udać. Mówię zupełnie poważnie. Moim zdaniem to jest tak, że my mówimy językiem potocznym i on absorbuje coraz więcej zapożyczeń. I wszystko, co jakkolwiek by ci puryści językowi nie narzekali na to, to prawda jest taka, że prędzej czy później wchodzi to do kanonu języka i pozamiatane w takiej czy innej formie. Można nad tym boleć, można się zrzymać, trudno. No tak jest. No, ja obserwuję tylko rzeczywistość. Ja staram się mimo wszystko pisać bez nadmiernego używania zapożyczeń z języka obcego i tak dalej. Mimo wszystko staram się tak pisać, aczkolwiek nie do końca mi się pewnie udaje. I teraz przechodząc do pierwszego pytania. Pierwsze pytanie brzmiało jeszcze raz. Jakiś popularny komentarze, wyłączenie komentarzy. Co by było... Powiedzmy, że jeżeli jest jakiś artykuł i powiedzmy, bloger pisze artykuł, a potem są komentarze i się podnosi w tych komentarzach do tych komentarzy sam, to wtedy jakby sam trochę podcina gałąź, na której siedzi, bo pewna myśl, która jest w tym komentarzu, mógł później sprzedać w artykule. Dobra, to już rozumiem intencję, która stała za zadaniem tego pytania. Najpierw powiem odnośnie komentarzy. Komentarze są, to nie jest tak, że na wszystkich blogach komentarze są włączone. Są takie blogi, które nie dopuszczają komentarzy. Nawet taki znany amerykański bloger, który się nazywa Michael Hyatt,
ostatnio miał, znaczy miał komentarze na blogu przez wiele, wiele lat, ale ostatnio komentarze wyłączył. Powiedział, że one już nie spełniają swojej roli, że komunikacja powoli przeniosła się do mediów społecznościowych i że on tam będzie dyskutował z czytelnikami. I ja powiem tak, dla mnie nadal komentarze są nierozerwalną częścią bloga i są czymś, co zwiększa wartość artykułu, który ja napisałem. Dla mnie mój artykuł jest pewnym przyczynkiem do dyskusji i niektóre z tych artykułów są pisane świadomie w taki sposób, żeby tą dyskusję stymulować. Więc można by było powiedzieć tak, no jak gdybym te komentarze wyłączył, to prawdopodobnie uciąłbym część część wartości, która jest na tym blogu po prostu, więc jakby na dzisiaj nie wyobrażam sobie takiego kroku. Na dzisiaj sobie takiego kroku nie wyobrażam. Uda się. Podchwytliwe pytanie zadałeś właśnie. Muszę wam zdjęcie zrobić. Kłamałem, będą dwa. Dawaj. Z tej strony Paul. Mam takie pytanie, ponieważ spodobała mi się część twoich podcastów, zwłaszcza po prostu potrafiłeś znaleźć taką osobę, która ma coś ciekawego też do przekazania w takim podcaście. Mów, słucham. Dawaj. Tak, która ma też coś ciekawego do przekazania w takim podcaście. I mam takie pytanie, ponieważ no, na pewno musiałeś jakoś przekonywać te osoby, które no, też mają ograniczoną ilość czasu, zwłaszcza do te osoby zapracowane. I to od początku, kiedy zaczynałeś jeszcze takiego bloga prowadzić. Jak to robiłeś? Powiem tak, najpierw skorzystałem z moich znajomości, czyli tak naprawdę rozmowy z Piotrem Hryniewiczem, który jest w ogóle z Poznania, tu niektóre osoby znają. To była osoba, z którą ja już w jakiś stopniu współpracowałem. W związku z tym po prostu powiedziałem Piotrowi, ok, chciałbym z tobą na ten temat porozmawiać. Piotrowi też zależało na tym, żeby gdzieś z tym swoim komunikatem wyjść w świat i przyszło to całkiem naturalnie. Pierwszą osobą, która była dla mnie niedostępna, nieosiągalna, był Pat Flynn, który wystąpił w 6. odcinku podcastu. No i tak szczęśliwie się złożyło, że Pat miał premierę takiej swojej mikroksiążki, która się nazywa Let Go. I po prostu ja w tym momencie do niego puknąłem, powiedziałem, Pat, będziesz wypuszczał taką książkę, ja też rzucam etat, bardzo bym chciał z tobą na ten temat przeprowadzić rozmowę. Już mieliśmy ten kontakt wcześniej, bo już tą maratońską historię znał i tak dalej, więc byliśmy takimi korespondencyjnymi znajomymi, tak, ten pen friends, nie? Że tam piszą do siebie listy. się śmieję, bo mój syn teraz pisze chyba z jakąś Dunką. To w ogóle przetrwało, słuchajcie, to w szkołach to jest cały czas. Więc też mi było łatwo i w zasadzie można powiedzieć, ja nie miałem trudności z nikim. Dopiero wywiad znaczy były dwie osoby, o których nie usłyszeliście, tak, bo po prostu nie wyraziły zgody. No i trudno, tak? Nie zgodziły się. Jeszcze tutaj właśnie jak taka osoba nie wyrażała zgody, a ty bardzo chciałeś, miałeś jakieś sposoby, żeby jakoś przekonać? Próbowałem. Znaczy wiesz, ja staram się. Pamiętacie odcinek z Rafałem Brzoską z Integera? Integera się mówi po polsku, przepraszam. Ja tak znowu po angielsku, Integera. Ja tam opisałem, w jaki sposób dotarłem do Rafała Brzoski. I to jest prawda. No, dotarłem do niego przez Facebooka i nawet zamieściłem cały ten komunikat, który do niego napisałem. A siedziałem nad nim, no nie wiem, z godzinę nad tym komunikatem, żeby on tak się czytał, żeby on go przeczytał w 2 minuty czy w minutę, a jednocześnie, żeby tam było samo mięcho, po którym on powie, tak, chcę z tobą porozmawiać. Wiesz, także oczywiście no, staram się pisać w taki przekonujący sposób i ja nie lubię to, co mówię o tym, że jestem introwertyk na odwyku i tak dalej, to jest prawda. Ja nie lubię podniesienie słuchawki dla mnie i zadzwonienie do kogoś telefonicznie i to z mojej inicjatywy, to jest koszmar, a jeszcze gorzej jak dzwoni do mnie jakiś numer, którego ja nie znam. I mówię zupełnie poważnie, więc ja mam gigantyczny problem, żeby porozmawiać przez telefon, więc naprawdę cenię sobie te internetowe sposoby komunikacji, bo one są dla mnie dużo takie bardziej akceptowalne. I
Czy były takie osoby, Rafał Brzoska to była decyzja taka, znaczy w sensie, że jak ja mu to wysłałem, to dosłownie po paru minutach miałem odpowiedź, tak, przyjeżdżę, znaczy tu masz kontakt do mojej asystentki i się umów na spotkanie. Więc to nie jest tak, to my często, nam się wydaje, że te osoby są nieosiągalne, tak, że one są gdzieś tam daleko, ale jeżeli mamy sensowny komunikat, jeżeli potrafimy jakby, gdyby ktoś dzisiaj mnie pytał, pytają mnie niektórzy, proszą mnie niektórzy o rozmowę, jeżeli ja widzę, że jakby nie wiem, ile ta rozmowa zajmie, kto to jest w ogóle, on jakby nie wprowadza mnie w temat, to mówię nie, bo nie chce mi się zgłębiać tego, tak? Ale z drugiej strony, jeżeli ktoś się przyłoży do tego i opisuje bardzo szczegółowo i tak dalej, a jednocześnie konsystentnie, to ja widzę, że on umie zbierać myśli, to fajnym rozmówcą być może nawet będzie, tak po prostu, żeby poznać tą osobę, tak? To już jest taki głos na tak i ja wtedy dużo chętniej podchodzę do takiej rozmowy, tak? Przynajmniej nie zamykam tej furtki w pierwszej odpowiedzi, nie? No. A tak, a jeszcze jak zakładałeś bloga, to znaczy jak planowałeś go założyć, to już od razu stwierdziłeś tak, ja będę na tym zarabiał tyle i tyle, miałeś jakieś pułapy, czy po prostu po pracy usiądę sobie, napiszę coś, bo po prostu już wcześniej się też tym trochę zajmowałem. Jak to wyglądało u ciebie? Nie było biznesplanu takiego finansowego. Był bardzo konkretny plan na to, żeby zweryfikować, czy moje założenia są prawidłowe, czy nie. I ja sobie wyznaczyłem pół roku, zresztą to też gdzieś o tym pisałem, ale powtórzę. Ja sobie wyznaczyłem pół roku na to, żeby dowiedzieć się paru rzeczy. Pierwsza rzecz, czy potrafię regularnie pisać? I narzuciłem sobie ten reżim 2 wpisy tygodniowo, czy ja potrafię to wytrzymać? Czy to jest takie tempo, które ja potrafię, pracując na etacie i tak dalej, czy potrafię to robić? Druga rzecz to było, czy moje wpisy w ogóle kogoś są w stanie zainteresować, czy pojawiają się komentarze, czy są dyskusje jakościowe pod wpisami? I znowu wzorowałem się na blogach amerykańskich, bo tam były jakościowe dyskusje. Ja nie byłem przekonany, czy w Polsce jest możliwa jakościowa dyskusja pod wpisami na blogu. Bo jak czytasz komentarze na Onecie, na Gazeta.pl i tak dalej, a niestety ja tylko portale przeglądałem, ja nie czytałem wcześniej blogów. Ja nie miałem pojęcia w ogóle, uważałem blogi za pamiętniki nastolatek. Tak? Czyli jak wiesz, nie wiesz tego, to musisz to zweryfikować. Nie? I trzecia rzecz, która była, to że chyba jakiś, już nie pamiętam trzeciego celu, on gdzieś był podany, być może on był ilościowy, typu, że na przykład do końca roku chciałbym mieć tam ileś tam osób, które miesięcznie odwiedzają mojego bloga. I chyba ten cel spełniłem też, więc to nie były cele finansowe. Ja dopiero wtedy zacząłem myśleć o tym, że mogę odejść z pracy i spróbować bloga rozbujać. To znaczy doprowadzić do tego, że znajdę pomysły na to, jak na blogu zarabiać, ale na początku nie myślałem o zarabianiu stricte na blogu, tylko na działalnościach okolicznych, że szkolenia będę organizował, takie offline'owe, że wiesz, jeżeli, jeszcze nawet taki czarny scenariusz był taki, że jeżeli mi się nie uda z blogiem, to po prostu będę taki consulting IT robił, tak? Czyli wiesz, 2 razy w miesiącu gdzieś tam pojadę do jakiegoś klienta, pomogę mu zespół programistyczny ustawić, nie? I tam wiesz, zainkasuję, nie wiem, 4000 za taką wizytę, wiesz, no cokolwiek, tak? I że takie, wiesz, 2 takie wizyty to mi tam koszty stałe pokryją, nie? Więc jakby w tym kierunku kombinowałem. Dopiero później jakby uznałem, że rzeczywiście gdzieś tam w tym blogowaniu są pieniądze. We współpracach z firmami, w prowadzeniu szkoleń, w prowadzeniu, bo też prowadziłem trochę szkoleń, ale mało na szczęście. W afiliacji również, tak? I dopiero ten strzał z BGŻ Optimum on pokazał, że to się może tak w ogóle toczyć niesamowicie, że w zasadzie to są takie pieniądze, że możesz skreślić niektóre współprace komercyjne i powiedzieć sobie, nie robię tego, bo to jest jakby szkoda czasu i energii życiowej na to. Chcę robić tylko te wpisy, które i tak chcę zrobić, i tak chcę napisać, nie? A tak a propos jeszcze tych polis, przepraszam, trzecie pytanie, ostatnie już. Tak a propos jeszcze tych polis UFK, taka już akurat dygresja, bo no, mamy rynek finansowy w Polsce, jaki mamy, natomiast no, często na przykład banki mają główny dochód z ubezpieczeń, no niekoniecznie powinny się tym zajmować, niektórzy sądzą, że tak, niektórzy, że nie. Czy ty zamierzasz po prostu jakoś z tym walczyć, żeby była ta większa wiedza finansowa, walczyć z tego typu pomysłami instytucji finansowych, które po prostu no, chcą jak najwięcej pieniędzy od konsumentów? Ale to jest jaki? To jest prawo rynku. Jest popyt, jest podaż, tak? Albo odwrotnie. Zależy, w którym momencie patrzysz na tę krzywę, nie? To jest tak.
po jednej stronie są dostawcy, którzy próbują wysiudać klientów. I to jest oczywiste, tak? Czyli próbują zarobić jak najwięcej pieniędzy od klientów, którzy te pieniądze przynoszą, którzy te pieniądze mają. Tak to funkcjonuje, tak sektor finansowy funkcjonuje. I z drugiej strony masz ludzi, którzy są bardziej lub mniej świadomi, potrafią jakby wykorzystywać ten system na swoją korzyść, bądź nieświadomie ulegają wszystkim mechanizmom tego rynku, tak? I teraz powiem ci tak, jedyne co ja mogę mały żuczek, nie oszukujmy się, to jest edukować. To jest jedyne co mogę robić, uświadamiać, tak? I staram się to robić. I to jest, znaczy kiedyś mi się wydawało, że wszystkie moje wpisy muszą być wiesz takie bardzo kompleksowe na temat, takie precyzyjne, głębokie, skomplikowane, po czym czytelnicy mi uświadomili, że nie, że ten poziom wiedzy finansowej jest dużo niżej niż mi się wydaje. I że tak naprawdę powinienem pisać na jeszcze jakby niższym poziomie, znaczy bardziej opisowo, tak, żeby to było naprawdę zrozumiałe. I to jest, ja się wtedy, nie chcę powiedzieć, że się załamałem, ale jakby uświadomiłem sobie, jak bardzo to jest potrzebne, jak wielkie jest ssanie na to, żeby tą wiedzę podawać w taki sposób, który jest zrozumiały dla osób, które mogą być, to nie jest tak, że to są osoby, które mają 20 lat, to są osoby, które mają czasami 40 lat i one nie wiedzą w ogóle, że istnieje coś innego niż lokata bankowa, tak? A jednocześnie dają sobie watę na uszy nawijać, że kup pan tutaj taką poliskę, to panu obniżymy marżę na kredycie hipotecznym o 0,7%. Później nie 0,7, tylko 0,2 i się okazuje, że gość wtopił, tak? Podaję wam przykład z artykułu, który lada chwila będzie napisany, mam go pisać jutro, jak będę wracał pociągiem do Warszawy, ale mam komplet danych zebranych, po prostu taki case klienta, klientki akurat, który jest no nieciekawy. Dobra. Tak, dziękujemy. To już Wycięte. Było ostatnie pytanie tego pana. Powodzenia w takim razie. Dobra, słuchajcie, miło się gada, już się zrobiło w 8:30, nie wiem, czy wiecie. Turbo finito. Tak jest, także kończymy. To widać, miałam szczęście jeszcze, że cię złapałam przed tą abstynencją. No. Super, słuchaj, Michał, mam dla ciebie też kubek na pamiątkę. Dary losu dla blogerów. Tak Dziękuję jest. Bardzo. Proszę bardzo, brawa dla Michała. Mogę jeszcze słowo? Tak. Słuchajcie, ja przede wszystkim chciałem wam bardzo serdecznie podziękować, bo po prostu zrobiliście, znaczy jak wczoraj mi Magda przysłała informację, że jest 330 osób zapisanych, nie wiem ile jest tutaj na sali, więcej. Ale no, to powiem wam, że po prostu mi się nogi ugięły, ale fajnie, po prostu fajnie, że byliście, że wytrwaliście i że wysłuchaliście i że w ogóle jesteście ciekawi. I powiem tak, jeżeli jesteście czytelnikami, to ja chcę z wszystkimi piątkę przybić. To mówiłem to samo na Oli w Warszawie, więc jak ktoś chce przybić piątkę i pogadać. Ja w ogóle to co jakby na blogu też komunikowałem, śpię w Ibisie i w tym Ibisie, jeżeli ktoś chce przyjść, to będę siedział jeszcze przez 2 godziny, możemy sobie pogadać na dowolne tematy. Jeżeli macie jakieś pytania finansowe, niefinansowe i tak dalej, to śmiało. Także jeszcze raz dzięki wielkie i do zobaczenia następnym razem.